Reset Obywatelski. Witam Państwa. Nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam na cotygodniowy program Na Wspak w ramach kanału Reset Obywatelski. Ta rozmowa jest nagrywana, będzie miała premierę we wtorek o 17. Ja wówczas będę dość daleko i trudno byłoby mi robić to na żywo. Realizatorem, który nadzoruje to nagranie, jest Michał. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich ciekawskich, dla osób, które zadają pytania, mają wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i poznać takie trochę może bardziej autorskie opinie, bo każdy z prowadzących tutaj te rozmowy ma swój własny świat i nie jesteśmy z jednej gliny. Myślę, że mamy pewną wspólnotę, natomiast ta wspólnota nie oznacza, że wszystko jest takie samo. Jeśli Państwu się podoba to, co robimy, to odsyłam na naszą zrzutkę na działalność Resetu. Mogą Państwo zostać producentami, sponsorami, mogą Państwo wpłacać nawet minimalne kwoty i wszelkie instrukcje znajdą Państwo na stronie Resetu. I teraz tak, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali? Dzisiejsze nasze rozważania, nasze, bo będę miał gości, z którymi będę to robił, dotyczą znowu filmu, no bo to jest mi dziedzina bliska, bo to jest mój zawód. Jestem reżyserem filmowym, jestem w trakcie przygotowań do zdjęć do kolejnego filmu, więc oglądanie innych filmów mnie interesuje, bo coś ciekawego zawsze tam znajdę. Tym razem znalazłem jeden bardzo ciekawy film, który otworzył mi oczy na zjawisko bliskie temu, co mnie w ogóle interesuje. Najpierw może jeszcze tylko powiem, że dzisiaj tak bardzo dużo jest rzeczy, które są zaskakujące, inne, że w zasadzie jak wymyślałem tytuł tych rozmów na Wspak, to myślałem, że to będzie rzeczywiście tak arebur do góry nogami. Otóż nie. Teraz patrzę na świat tak, że właściwie prawie wszystko, czego się dotknę, jest inne niż mi się początkowo wydawało. I tak będzie właśnie z tym filmem i kilkoma innymi, o których będziemy rozmawiali. Przypominam tylko, że mówiąc film, mam na myśli w tym wypadku film dokumentalny, ale nie prosty reportaż, a dokument, czyli taki gatunek artystyczny, bardziej szlachetny, który wychodząc od zapisu rzeczywistości, chociaż też nie zawsze, czasem są takie bardzo kreacyjne dokumenty, które wyglądają w zasadzie jak fabularne filmy albo są też animowane, bo to wszystko się dzisiaj miesza. Więc tak klasycznie to ujmując, dokument, który wychodzi od rzeczywistości, powinien być jednocześnie wypowiedzią autorską na temat świata, często staje się pewnego rodzaju taką diagnozą, metaforą, nabiera szerszego znaczenia. Tym się różni od reportażu, który po prostu jest takim zwykłym odwzorowaniem, tak jak można to robić po prostu komórką w trakcie jakichś wydarzeń, pokazując, co się wokół dzieje. Nie, nie, dokument to jest dużo, dużo dalej. To jest pewna forma artystyczna i dlatego warto rozmawiać z ludźmi, którzy robią dokumenty, bo oni dość długo pracują nad tym swoim materiałem i mają mnóstwo ciekawych spostrzeżeń. Nasi dzisiejsi goście to też są osoby trochę nietypowe, ponieważ będzie jeden reżyser filmu, który mnie zainspirował do tej rozmowy, a drugi będzie bohaterem tego filmu, ale jednocześnie jest jego producentem, a także będziemy rozmawiali o wcześniejszym filmie na ten sam temat, czy na podobny temat, który zrealizował jeszcze będąc w szkole. No, to teraz już zapraszam do naszego dzisiejszego tutaj spotkania dwóch filmowców. Reżyser Bartłomiej Żmuda. Dzień dobry. Cześć, witaj Bartku. I druga osoba to jest reżyser, ale także producent i także bohater obu filmów, o których wspominałem, Paweł Jóźwiak Rodan. Zapraszam. Jóźwiak Rodan, tak. Jóźwiak, tak, przepraszam. Nie mam problemu, cześć. Techniczne kłopoty spowodowały, że zaczynam tutaj troszkę popełniać niezręczności. Jeszcze raz składam
wyrazy ubolewania, więcej nigdy tak się już, mam nadzieję. Może być po prostu Paweł Rodan, bo to już Paweł Rodan, rzadko tak. Używam. Właśnie, ja ciebie zawsze pamiętam jako Paweł Rodana, może dlatego. Dobra, teraz tak. Film, który mnie niejako skłonił do tego, żebyśmy dzisiaj o nim rozmawiali, to jest film bardzo niezwykły, który uważam, ja staram się nie wystawiać tutaj ocen, no bo byłoby głupio, żebym oceniał własnych kolegów publicznie, a obaj panowie są trochę młodsi ode mnie, ale to mnie nie upoważnia, żebym tutaj się zachowywał jak nauczyciel, tylko raczej jak kolega, ale mogę mówić o tym, co mi się podoba. I ci, których tutaj zapraszam, to są zwykle osoby, które robią coś takiego, co uważam, że jest ważne, ciekawe, inspirujące i tak dalej. I kiedy oglądałem film Bartka Żmudy, to początkowo przed projekcją, mówiąc szczerze, troszkę się obawiałem, że to będzie no nie takie, jak ja lubię. Że to nie będzie po pierwsze ciekawe. Wiele filmów dokumentalnych, niestety, nie będę podawał oczywiście ani tytułów, ani nazwisk, jest troszkę nudnawych. Że to może być takie ideologicznie naznaczone w taki sposób, jaki nie lubię, że to będzie propaganda. Szczególnie, że to producentem czy zamawiającym ten film była Telewizja Polska, która często takie produkcje generuje. No i temat taki dotyczący wiary, religii i tak dalej, no to często jest zarżnięty przez autorów, którzy tak dobrze chcą to zrobić, że jak styka, klęczą i malują tak, że Pan Bóg musi się z nieba wychylać i mówić: styka, ty nie maluj mnie pięknie, ty mnie maluj dobrze, prawda? Otóż uważam, że Bartek Żmuda nie malował pięknie, nawet się trochę dziwiłem, że słyszę syrenę, mam nadzieję, że ona nam za bardzo nie będzie przeszkadzała, to u któregoś z panów chyba ona dźwięczy. Tak, tak, u mnie. Mogę zamknąć okno, ale nie. No już chyba pojechało. Zaraz, bo straciłem wątek. Chodzi o to, że Bartek zrobił film, w którym ty występujesz, ale ty wcześniej zrobiłeś film o swoich rodzicach, więc ja bym sugerował, żeby Bartek poczekał, chociaż podkreślam, że powód dzisiejszego spotkania to jest w zasadzie jego dzieło, i żebyśmy zaczęli od twojego filmu z 2008 roku, popraw jeśli się mylę, czyli sprzed lat 14, kiedy byłeś w szkole i kiedy zmierzyłeś się z takim problemem, z którym bardzo często studenci filmówki się mierzą. Kim jestem? Co mnie stworzyło? Jaka jest moja tożsamość? Różnie to wychodzi, niektórzy robią to fantastycznie. Pamiętam na przykład film takiego pięknego syna urodziłem. Tak, kolegi Koszałki, fantastyczny film. I w tej samej kategorii lokuje twój film pod tytułem Mama, Tata, Bóg i Szatan, który był szkolną etiudą. Dobrze powiedziałem tytuł, czy znowu przekręciłem? Dobrze. Który był szkolną etiudą, ale wyrósł ponad, że tak powiem, ćwiczenie szkolne, bo jest chyba 40-minutowym utworem i w zasadzie jest no, nie tylko takim pamiętnikiem czy rozliczeniem z rodzicami, ale po prostu całkiem ciekawym filmem. I żebyśmy dali tym, którzy filmu nie widzieli, próbkę, to bym poprosił realizatora, żeby puścił oficjalny zwiastun tego filmu, który da taki smak, jak ten film wygląda. Michale, prosimy o projekcję. A czemu się rozstałeś z mamą? Twoja mamusia poddaje orgazmy Chrystusowi. No coś tam jest w tej psychice, no. Jakaś niedojrzałość emocjonalna, można to tak określić, prawda? No, to była ładna, wówczas szczupła dziewczyna. Przysyłał mi kwiaty, mówił, że bardzo mnie kocha. Kobiety kochają uszami, wiesz? Mogą dużo rzeczy mówić. Dopiero potem się zmienił, kiedy już byłam jego żoną. Czyli to nie były pornograficzne książki? Słuchaj, zrobiłbyś mi osobistą przyjemność, gdybyś kiedykolwiek przeczytał jakąkolwiek moją książkę. Mówię, Boże, miałam być czwartą jego żoną. Należała do takich dziewczyn, co to najpierw się zabiega, aby mieć ją w domu, potem się taką żonę kocha, później odczuwa się przed nią strach. W ostateczności żywi się do niej nienawiść
i mocno zabiega, aby pozbyć się jej zdolności. Proszę Państwa, może na początek pomódlmy się wspólnie o szczęśliwą naszą podróż. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jest to religia krwiożercza, krwawa i powinna być zdelegalizowana, podobnie jak faszyzm i komunizm. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Paweł się wychował na tym. Tak, właśnie on się wychował, u niego tam telewizja trwam leci w pokoju. A w kuchni babcia słucha Radia Maryja, także ma stereo i w kolorze wszystko. Pamiętam, jak byłeś tak bardzo blisko Pana Boga jako dziecko. Brałeś udział w wiasełkach, w różnych przedstawieniach religijnych, nawet odprawiałeś mszę świętą. Jeżeli kiedykolwiek zostaniesz księdzem, to ja ci nogi z dupy powyrywam. No tyle lat minęło, co się przejmujesz. Mam problem z tym filmem, nie wiem czy... Nie możesz robić happy endu. Z czegoś, z czego... No właśnie, słyszę jakieś różne ciekawe odgłosy, może spróbujmy je wyciszyć i zaczniemy tutaj od Pawła. Ja już spróbowałem tak nakreślić gatunek czy rodzaj filmu, który zrobiłeś, ale może powiedz, dlaczego się zdecydowałeś na tak bardzo otwarty, prawie że ekshibicjonistyczny sposób realizacji, który obnaża pewną prawdę dosyć trudną o ojcu, o matce. Jest to szalenie ciekawe, ale dlaczego? Nie wszyscy mają taką odwagę. Tak, ja na wstępie powiem, że ten film już się troszeczkę zestarzał, może część z Państwa widziało już go i zaryzykuję takie stwierdzenie, że film Bartka, tutaj mam plakat z tyłu Buki, Wojownicy Luna Parków, jest nawet chyba filmem lepszym od tego filmu Mama, Tata, Bóg i Szatan. Mnie się nawet bardziej podoba, no ale to tylko tak na marginesie, żeby Państwo wytrwali do tej dalszej też rozmowy, bo myślę, że o tym filmie też warto porozmawiać i myślę, że to jest, no tak jak mówię, lepsze od tamtego filmu. Natomiast ja się zdecydowałem trochę dlatego, że no pierwszy taki powód to było to, że to był film na zaliczenie, więc jakby potrzebowałem film dokumentalny zrobić. No i tak się zastanawiałem, co mi w duszy gra, żeby jaki temat poruszyć filmu dokumentalnego, co by to było ciekawe. I uznałem, że moi rodzice są ciekawymi postaciami, które no tak naprawdę mogłyby być interesujące do obserwacji, do... I to miał być początkowo film tylko o rodzicach, jakby bez mojego kontekstu, tak, że chciałem ich pokazać jako ich. No a potem na etapie dokumentacji, kiedy przyjeżdżałem do domu i kręciłem i mamę, i tatę, to jakoś to się tak zaczęło układać, że dla mnie to były skrajności i zacząłem wnikać coraz głębiej. No i pomyślałem, że to też jest ciekawy sposób na poznanie siebie i nie uciekanie od tej rzeczywistości, tylko sprawdzenie, o co tu chodzi, bo ja przed sięgnięciem po kamerę i skierowaniem jej na rodziców, to ja siedziałem w fantastyce, w jakichś takich horrorach, w jakichś rzeczach takich, które mnie jakby oddalały od rzeczywistości. No i dopiero ta kamera spowodowała, że i popatrzenie na swoje życie troszeczkę z zewnątrz spowodowało, że ja się zafascynowałem w ogóle jakby tą formą ekspresji, tą formą tworzenia i też mając takich bohaterów, no to po prostu zobaczyłem, że to jest ciekawe. Ale potem jak oglądałem ten materiał, czyli jakby pierwszym takim impulsem było to, że to są ciekawi bohaterowie, ale potem zobaczyłem, jak to wpływało na moje życie. No i to już był ten gorszy etap, gdzie no ja zobaczyłem, że no nie jest tak kolorowo, jak mi się wydawało, bo to wszystko wypierałem i że tak naprawdę nie wiedziałem, kim jestem. Nie? I trochę drugą motywacją już potem było robienie tego filmu, żeby poznać siebie. Nie? I to była taka, czy nawet trzecia motywacja, gdzie jakby ta kamera mi pomogła spojrzeć trochę z dystansem na rodziców i poznać siebie, co każdemu polecam, tylko trzeba uważać, bo potem się otwiera trochę puszkę Pandory, jak się tak swoje życie zaczyna obserwować. Więc tak, no
był to rodzaj takiej autoterapii trochę w tym. Natomiast no myślę, że oprócz filmu jednak no nikomu nie radzę podejść do tego, że jak ma jakiś problem i chce jakąś terapię przeżyć, to żeby robił film, tylko żeby robiąc film jednocześnie też korzystał z jakiejś pomocy terapeutycznej, bo robiąc go można sobie otworzyć właśnie tą puszkę Pandory w głowie. Więc ja potem też dostałem depresji po tym filmie, zresztą to mówię w tym filmie o tym. Więc ja myślałem, że ten film w ogóle nie powstanie, więc on też jakimś cudem w ogóle powstał trochę, bo ja robiąc ten film myślałem, że ja już nie będę reżyserem, że ja już nie będę robił filmów. No tak, no nie było łatwo go zrobić. Także no odpowiadając na pytanie, to była taka motywacja, żeby poznać siebie i też przerobić coś w sobie, nie? Więc to jest... Natomiast tak, no tak jak film na przykład Marcina Koszałki, który wymieniłeś, takiego pięknego syna urodziłam, no to niektórzy po projekcji mojego filmu mówili, że ten mój jest, tutaj mam nadzieję, że Marcin się nie obrazi, ale że jest antykoszałkowy. No ale dlaczego? No przecież podobny. Mówiłem, że nie, że tutaj widać, że tych rodziców jakoś, że jest miłość w tym filmie, no nie? A u Marcina tak nie do końca. No ale jemu to było potrzebne, żeby przerobić może jakiś rodzaj braku miłości. Chociaż w końcówce filmu jest ta miłość już tej mamy, która coś rozumie. Więc tak, no jakby co ciekawe, ja tego filmu Marcina nie widziałem, jak robiłem ten film. Znaczy ja go widziałem dużo, dużo wcześniej w liceum, jeszcze w ogóle nie pamiętałem. Także w ogóle nie myślałem, że robię coś w tym stylu. Natomiast tak jak mówię, no ten film już ma swoje lata i może ma jakiś tam uniwersalny przekaz dalej, ale no jakby trzeba iść dalej. Myślę, że ja już w tej chwili żyję tym nowym filmem razem z Bartkiem. To było 4 lata wspólnej podróży. No i tak, no, tak to było. Dobrze, będziemy pewnie jeszcze wracali do ciebie i twojego studenckiego filmu, ale teraz chciałem, żeby Bartek powiedział, skoro wdał się z tobą w taką długą psychologiczną podróż, jak odbierał tamten film i na ile właśnie ten film studencki Mama, Tata, Bóg i Szatan był, na ile to było istotne, bo przecież bohaterowie w jakimś sensie się powtarzają, ale nie jest to dalszy ciąg, nie jest to jakoś takie nawiązanie uzależnieniowe. Film Bartka można odbierać całkowicie oddzielnie, prawda? Aczkolwiek to ten wstęp ma o tyle sens, że możemy wtedy no może trochę więcej zrozumieć. To Bartku, powiedz właśnie, jaki miałeś stosunek do tego pierwszego, no może to nie był pierwszy, ale taki film głęboki Pawła. Jak to było? To ja od już dłuższego czasu interesuję się tematem tak zwanych, czy rzeczywiście cudownych, czy tak zwanych, w zależności pewnie, gdzie się oko i ucho przyłoży, uzdrowień. I chciałem zrobić film na ten temat. Natomiast każdy film, myślę, powinien mieć antagonistę i protagonistę. Stąd zastanawiałem się, kto tym protagonistą, czyli kimś, kto miałby te uzdrowienia badać, miał być. I wówczas rozmawiając z moim kumplem, on mi przypomniał o Andrzeju Rodanie. I rzeczywiście oglądałem wiele lat temu Pawła film, bardzo mi się podobał. I pomyślałem, że Andrzej Rodan jest odpowiednią osobą. Stąd skontaktowałem się z Pawłem i zapytałem, czy on mógłby mnie z jego ojcem skontaktować. Poszliśmy na to spotkanie któregoś dnia. Paweł powiedział, że okej, możemy tak zrobić. I gdy zobaczyłem, jak Paweł z tatą kłócą się właśnie na tematy religijne u nich w domu pana Andrzeja, to pomyślałem, że oni we dwóch powinni być w tej podróży. Na początku miało być tak, że Paweł tylko troszeczkę się pojawi w filmie, ale siłą rzeczy zaczęło się to rozwijać i rozwijać, więc ostatecznie oni we dwóch stali się jednocześnie antagonistą i protagonistą. No tak, czyli nie zaczęło się od tego, że się zainspirowałeś mamą, tatą, Bogiem i szatanem, tak? Że to inną drogą poszło. Inną drogą, tak. Ale czy w momencie, kiedy szedłeś do domu pana Rodana, to już
A było tak, że widziałeś tamten film, czy dopiero potem się jakoś próbowałeś zorientować, jak to było w przeszłości? No, widziałem wiele lat temu. Jasne. No dobrze, to teraz tak. Spróbujmy jeszcze na chwileczkę wrócić do Pawła. Jakbyś miał w jednym zdaniu, czy w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, no co jest istotą tego filmu, tego twojego rozliczenia, na czym polegał jakby pomysł na realizację tego, poza tym takim terapeutycznym znaczeniem dla ciebie. Tak, no film miał pierwotnie nosić tytuł też Dwa Światy, potem miałem tytuł Pomiędzy. No finalnie chyba najlepszy tytuł wyszedł Mama, Tata, Bóg i Szatan, bo ja też wtedy siedziałem w rapie i myślałem, że nagram do filmu taki utwór przez te wszystkie lata w dwóch światach, Mama, Tata, Bóg i Szatan. To było takie zabawne dosyć, no ale finalnie nie udało się nagrać utworu, natomiast tytuł jakby został z tego. No ale dlaczego mówię o tytule i od tego zaczynam odpowiedź na to pytanie? Dlatego, że Dwa Światy to jest coś, co taki był pierwotny tytuł. Jakby deweloperzy powiedzieli wersja kodowa filmu. W sensie to był Dwa Światy, czyli ja od początku, całe życie uznawałem siebie jako osobę żyjącą w tym jednym i w drugim świecie, nie? Czyli w świecie taty i w świecie mamy. Przez co miałem pewnie jakieś też zaburzenia osobowości w tym sensie, że ja nie wiedziałem, ja myślałem, że mam tylko taką alternatywę, że mogę być albo tatą, albo mamą. I na szczęście robiąc ten film też zrozumiałem, że jest jakaś też własna droga i że ja mogę być odrębną jednostką i nie muszę się identyfikować ani z tym światopoglądem, ani z tym. Mogę z jednym się zidentyfikować, ale może nie z... jakby z wyrażaniem jego i tak dalej, że mogę iść swoją drogą, nie muszę się określać poprzez rodziców. Więc myślę, że tym takim rozliczeniem to było to, kim ja jestem, no nie, przy tym filmie, bo to też jest taki okres życia, no nie, gdzie tam ma się te, ja akurat tam już po pierwszych studiach poszedłem na reżyserię do Katowic, ale tam, no to jest, nie wiem, ile miałem, 25, 26 lat może, coś pewnie takiego, może 7. I to jest taki wiek, gdzie człowiek zaczyna sobie do 25 roku życia na studiach żyje tak, że po prostu carpe diem, tam chwyta chwilę i tak dalej i nie zastanawia się do końca nad głębszymi rzeczami, no można tak to ująć, tak? Ja dużo imprezowałem, dużo tam miałem jakieś tam, no jak każdy pewnie młody człowiek, no nie? I ten film był takim właśnie, tak jak powiedziałeś, pierwszym poważnym, no nie? Czyli poważnym w tym sensie, że no tak, dał mi jakby... Ja zacząłem stawiać pytanie, kim ja właściwie jestem i co ja myślę, czyli czy ja myślę tak jak tata, czy ja myślę tak jak mama. Na szczęście ja przez ten film też zrozumiałem, że ja myślę jako Paweł, jako ja i z wieloma rzeczami zarówno u taty, jak i u mamy mogę się nie zgodzić. Ale podczas procesu powstawania tego filmu to było bardzo trudne jakby zbudować tą swoją odrębność. I myślę, że to jest takie rozliczenie, nie? Takie rozliczenie nad sobą. I jak mnie ludzie pytają, czy ten film wpłynął jakoś na mamę albo na tatę, to ja odpowiadam, że na nich nie wiem. Wydaje mi się, że pewnie jakoś to tam przeżyli na swój sposób, ale nie okazali tego w żaden sposób. Natomiast jeżeli mam odpowiadać, czy ten film coś zmienił, to tak, zmienił. Najwięcej zmienił we mnie. Najwięcej zmienił we mnie. I co ciekawe, ten teraz film Bartka też jakby zmienia nie we mnie, tylko myślę w nas, więc jest jakby jest czymś innym. A tamten film zmienił we mnie, bo ja go jakby realizowałem i no to tak, to takie rozliczenie z samym sobą, że ja patrząc na rodziców z zewnątrz zrozumiałem, że jestem odrębną jednostką i to wszystkim polecam jakby odłączenie się jakieś takie mentalne od swoich rodziców i dojrzewanie na własną rękę, na własny rachunek, jak rozumiem. Dobrze, ja na wszelki wypadek tak powiem dla tych, którzy może nie do końca złapali, że ten podstawowy konflikt, który tam występuje, polega na tym, że ojciec jest takim radykalnym działaczem ateistycznym, pracującym
dla tygodnika bodajże Fakty i Mity, a w każdym razie wtedy tak. Mhm. W tym kręgu jakoś żyjącym i piszącym antyklerykalne książki. Mówiąc szczerze, nie znam za bardzo twórczości pana Rodana, ale tak jak rozumiem, one miały taki charakter ostrej krytyki religii, a z drugiej strony mama, która była wcześniej piosenkarką, miała fajny głos, bardzo fajnie śpiewała, zbliżyła się do takich fundamentalistów religijnych, katolików jeszcze spod znaku Radia Maryja. W związku z czym ten rozdziew jest jakiś zupełnie niesamowity. To się zdarza, ale nie tak często. Znam jednego lewicowego polityka, którego żona też poszła w taką stronę, więc to nie jest zupełnie wyjątkowe, ale nie takie częste. Dobrze, to teraz na razie bym prosił, żebyś tutaj nam towarzyszył, w razie czego oczywiście możesz komentować, szczególnie, że jesteś bohaterem. Natomiast chciałbym troszkę pójść w kierunku filmu pod tytułem Bóg i Wojownicy Luna Parku, czyli Bartka. I zaczniemy może też od próbki takiego trailera, który no, da nam smak tego filmu. To jest dwuminutowy, ile ma? Nie, blisko dwie minuty. Michale, prosimy o projekcję trailera Bóg i Wojownicy Luna Parku. Moją największą klęską życiową jesteś ty. Nie znam ani jednego katolika, znam ich wielu, którzy przychodzą do mnie do domu i mnie nawracają. Idę tą drogą, ale jak najdalej ode mnie. Jakbyśmy wyruszyli w taką podróż, tak jak jeździliśmy wtedy po tych lunaparkach, zabierałeś mnie jako dziecko. Tak. Tylko teraz ja bym cię zabrał po świętych miejscach różnych. I gdybyś tam w którymś z tych świętych miejsc został uzdrowiony, uwierzyłbyś wtedy? Nie, bzdura. Za minutę odjo! Jedziemy nad morze. Od razu, za pierwszym razem? Przez Bydgoszcz. Tam jest taki bardzo znany charyzmatyk, ojciec Daniel. Jest pustelnikiem. Tak, pustelnikiem jest. Tak, tak. W XXI wieku. Kurwa, w lewo! Nie, w prawo. Przestań, kurwa, przestań. Więc tutaj... dlatego są na przestań! Daj no dobrze, jadę, no gdzie mam jechać? Nie przyjechałem tu! No. Masz włączę GPS i nie pierdol mi tutaj, co? No. Odwołać mam te spotkania, co? Tata ma chore serce, tak? Ma 60% żywego czy martwego serca? 67%. 67? No. Powiedz, cieszę się, że jesteś moim synem. Cieszę się. Kurwa. No właśnie, to już widzimy, że ten film też jest na swój sposób ostry i taki może operujący większą ilością narzędzi, bo student pewnie wtedy nie mógł, poza tym kinematografia się szybko rozwija, tutaj mamy ujęcia z drona, tutaj mamy no, fajne różne techniki opowiadania zastosowane. Ale Bartku, skoro zacząłeś romans filmowy z panem Andrzejem Rodanem, to jak to doszło do tego, że nie tylko wziąłeś Pawła Rodana jako bohatera, co ja rozumiem, bo ojciec i syn mają bardzo różne światopoglądy i to zderzenie jest ciekawe, ale też jakoś wszedłeś w taki układ, że tym bohaterem, a jednocześnie producentem tego filmu był Paweł. To jest dosyć niesamowite, bo przecież no, to potencjalnie może zrodzić bardzo wielki konflikt. No to jak to było? Mhm. Wiesz, sposobem, w jakim chciałem dojść do pana Andrzeja, był Paweł, bo Pawła gdzieś tam kiedyś skądś znałem. Wiesz, on studiował mniej więcej w tym samym okresie co ja, tylko w innej szkole. Stąd, jak już mówiłem wcześniej, poszedłem najpierw do Pawła z zapytaniem, czy on by mógł mnie ze swoim ojcem skumać. Siłą rzeczy, wiesz, rozmawiając, okazało się, że Paweł ma firmę produkcyjną. Może już wiedziałem, może nie pamiętam. Padła taka propozycja, żeby może on to produkował.
Nie wiem, czy już wtedy wiedziałem, jakie to będzie niosło za sobą plusy, bo na przykład plusem jest to, że miałem dostęp do, wiesz, 13 godzin materiałów VHS, o których bym nie wiedział, że istnieją w ogóle. Natomiast tak się umówiliśmy, że Paweł będzie ten film produkował. Czy wyszły z tego jakieś konflikty? Wyszły. Szczególnie na poziomie późnego montażu były jakieś 3 sceny, w których Paweł czuł gdzieś na poziomie moralnym, że nie powinienem ich pokazywać. Ja się z tym nie zgadzałem, chciałem je pokazać, ale jako że do telewizji i tak się zobligowałem dać wersję krótszą i tam wiedziałem, że tych scen nie muszę dawać, bo film i tak musiałem obciąć, więc nie chciałem dawać tego, co powtarzało jakieś informacje, stąd do wersji telewizyjnej część albo wszystkie, nie pamiętam, sceny wyleciały. I gdy obejrzałem tę wersję, zrobiliśmy taką projekcję próbną dla Pawła studentów. Paweł uczy zdalnie w jakiejś szkole, nie pamiętam, Paweł, co to za szkoła. Natomiast pokazaliśmy tę krótką wersję tym studentom i oni byli w ogóle w szoku, wiesz, bardzo im się ten film podobał. Więc zrozumiałem, że nie musi tych scen być. Jakby zacząłem czuć wewnętrzny pokój, że jeśli mogę zdynamizować film, no to czemu nie? Więc zrobiłem wersję długą, gdzie wyrzuciłem być może jedną lub dwie z tych scen i okazało się, że to działa. A faktycznie miałem wcześniej informację zwrotną od któregoś z widzów, że właśnie w tamtym miejscu troszeczkę energia siada, więc te, wiesz, kropki połączyłem i okazało się, że to, co Paweł proponował, mimo że od strony takiej moralnej, to tak naprawdę miał rację, nie? Ale troszkę się gryźliśmy, zanim ja zobaczyłem, że rzeczywiście to jest sensowne. I tyle. Tak, i później przy plakacie mieliśmy jakąś małą kłótnię, ale rozwialiśmy ją. Dobrze. A nie, Bartek bardzo tak autorsko podchodził do tematu i ja też starałem mu się dawać jakąś wolność i po prostu feedback, jak to się mówi teraz ładnie, czy po polsku odpowiedź na to, co realizował. Natomiast on często robił te zmiany, nawet nam ich nie pokazując, bo jest jeszcze współproducentka Marta Pielarz, którą pozdrawiamy, która jakby od strony też takiej produkcyjnej, takiej stricte produkcyjnej się zajęła filmem. Ja właśnie byłem bardziej od strony kreatywnej, gdzieś po prostu podsuwałem pomysły, ale większość pomysłów Bartek odrzucał, tak to trzeba też powiedzieć. Natomiast teraz, żeby nie wyszło, że ja coś chciałem cenzurować, bardziej poprosiłem, nawet nie jako producent, tylko jako bohater. Miałem jakieś wątpliwości tam po prostu w jakiejś scenie, gdzie trochę przegiąłem z tatą i to już było też feedback taki, dostawaliśmy od ludzi, od studentów, od innych, że już za dużo jest tych kłótni w samochodzie. Więc bardziej jako bohater akurat o tym, co mówił Bartek. I tutaj nie było żadnego takiego narzucania producenckiego z mojej strony. Jeżeli coś było, to rzeczywiście takie jedno ujęcie było, to może tam to mieliśmy taki produkcyjny rzeczywiście narzut, powiedzmy, trochę z góry. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale jeśli chodzi o te sceny w samochodzie, no to tam to tak naprawdę o jedną scenę chodziło tylko, nie? Gdzie miałem jakieś wątpliwości moralne, ale znaczy więcej było tych scen, ale jakby Bartek się zgodził na jedną, no to była taka metoda trochę kompromisowa i tutaj Bartek miał, myślę, pełną wolność. Zresztą zażyczył sobie też Final Cut, więc myślę, że to jakoś udało się wypracować, natomiast to jest rzeczywiście autorska wizja Bartłomieja, także to mam nadzieję, że jakby te konflikty po prostu nie, jakby nie, nic nie było nakazane z góry, nie, przez nas. Tak, nawet to ujęcie, nawet to jedno ujęcie, o którym mówisz, ja ostatecznie poczułem, że warto je zmienić, gdy ty mi powiedziałeś od takiej strony emocjonalnej, jak ty się czujesz, czy właściwie nawet twoja żona, jak się czuje. Więc wiesz, to dało mi, to było dla mnie argumentem, który chciałem, wiesz, sprawdzić, nie? No tak, czyli tutaj bardziej to była prośba od strony bohatera, tu nie było żadnego narzucania producenckiego. To jest pełna wolność jakby autora i nasza spółka Unseen Studio tylko jakby filmy, jakby szanuje jakby wizję autorów i tu nie ma mowy o żadnym narzucaniu. Ja czasami dość ekspresyjnie daję feedback jako ten producent, powiedzmy, kreatywny i tak dużo mówię. No ale czasem też to jest moja wada, że coś tam cisnę, bo jak mi się coś podoba, to cisnę, tak jak tatę cisnę w tym filmie. No ale to jest jakaś tam moja wada i niektórzy to odbierają, że ja coś narzucam. Nie, no ja jakby tylko daję odpowiedź, a decyzja należy do autora oczywiście. No, tak w tej kwestii. Natomiast ja też chcę powiedzieć, że ja w ogóle zapomniałem, że jestem producentem na zdjęciach tego filmu i tutaj w ogóle Marta też się zajęła tą produkcją głównie.
Mieliśmy też drugich kierowników produkcji, więc ja w ogóle, ja byłem bohaterem, nie? Także tutaj to zupełnie ja w ogóle o tym zapomniałem, szczerze mówiąc, nie? Na zdjęciach. No tak, ja powiem z mojej praktyki własnej i obserwacji innych produkcji, że ważne jest uświadomienie sobie, jaka jest relacja reżyser-bohater. Przy czym z jednej strony no to musi być zaufanie i pewnego rodzaju taka relacja no, pewnej zgody, ale z drugiej strony to jest tak i dlatego podpisują, muszą podpisać, bo inaczej potem nie można tego wyświetlać, zgodę na użycie swojego wizerunku bohaterowie, tego wymaga prawo, ale potem reżyser jest panem tego materiału. Bohater może, jeśli reżyser go do tego dopuści, że tak powiem, może ten film zobaczyć, może ewentualnie jakieś uwagi poczynić, natomiast ani formalnie, ani praktycznie w zasadzie nie ma możliwości wpływania na to. Dlaczego? No bo po pierwsze jednak zawsze jest ten jeden kapitan, to jest utwór artystyczny, w którym ktoś bierze za to odpowiedzialność, tą osobą jest reżyser. Po drugie, ludzie mają swoje różne słabości i na szczęście ty się okazałeś człowiekiem pod tym względem otwartym i tolerancyjnym, ale bardzo często mają wątpliwości, a czy ja ładnie wyszłam, czy ja dobrze wyglądam, a czy nie można by sfilmować mojego drugiego profilu. No takie różne rzeczy, które jak gdyby w ogóle są zupełnie czym innym, prawda? A mogą psuć jakby tę tkankę i filmu i jego jakąś narracyjną linię. I wreszcie, akurat w tym wypadku mamy do czynienia z filmem o dwóch postaciach, tak? Ojciec i syn, ale czasem w dokumentach występuje tych postaci dużo, dużo więcej. I gdyby każdy chciał wyrażać opinię, która byłaby jakoś obligatoryjnie respektowana, no to byłoby praktycznie niemożliwe. Film kosztuje mnóstwo pieniędzy, mnóstwo pracy, robi się to nie tylko parę miesięcy, ale czasem parę lat. W związku z tym no, postępujemy właśnie tak. Musi być podpisana zgoda i możemy, ale nie musimy respektować zdania postaci, którą filmujemy. Natomiast rzeczywiście muszę powiedzieć, że to mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie, tutaj to, że ty powiedziałeś, że zapomniałeś, że byłeś producentem. No, to było niesłychanie ważne, ponieważ nie trudno sobie wyobrazić laurkę, czy nie trudno sobie wyobrazić jakąś inną sytuację, która byłaby może z korzyścią jakby dla twojego własnego wizerunku takiego, o, to ja jestem taki zrównoważony i tak mądry i tak dalej. Natomiast byłoby na pewno ze szkodą dla tego filmu. A to, że nie ingerowałeś, jak rozumiem, w sceny w taki sposób, że się mogłeś jako producent upierać, tak? No bo producent może naciskać na reżysera na różne sposoby, utrudniając mu życie, nie wypłacając pieniędzy. Na upartego producent, jak ma dobrą umowę, to może w ogóle kogoś innego potem wziąć do montażu, jeśli reżyser nie uwzględni zaleconych poprawek. No, często są takie umowy, więc tutaj muszę przyznać, że bardzo mnie to pozytywnie zaskoczyło. W ogóle ten film mnie pod wieloma względami pozytywnie zaskoczył, ale to, że ty będąc w nim i obnażając się w jakiś sposób, może nie fizycznie, ale psychicznie, no stanąłeś jakby na wysokości zadania, tu szapoba. Bartku, teraz tak. Rzuciłeś takie zdanie, że jedną z rzeczy istotnych było te 13 godzin materiału VHS-a. I nawet chyba gdzieś tam w napisach jest mowa o tym, że ty to montowałeś, jeśli dobrze pamiętam, czy coś takiego. To jakbyś powiedział, jakie miało znaczenie, bo moim zdaniem miało, ale to wolę, żebyś ty powiedział, to właśnie VHS-owe królestwo, do którego zostałeś wpuszczony. Po pierwsze, gdy odkryłem te VHS-y, gdy Paweł mi o nich powiedział i obejrzałem, no to zobaczyłem, że mamy dodatkową warstwę, o której możemy w filmie mówić. I to coraz bardziej mnie odciągało od tematu tego, że to ma być stricte o uzdrowieniach, a coraz bardziej w stronę relacji. Plus ten film był rozwijany w programie jak Dog Lab, gdzie też troszkę rozmawialiśmy o tym. I zobaczywszy te VHS-y, ostatecznie do tego dojrzałem. Natomiast gdy szykowałem scenariusz filmu, to
to, co znalazłem w VHS-ach i uznałem za najciekawsze dla mnie, postanowiłem do tego filmu włożyć, do tego scenariusza, a co za tym idzie, miejsca, w które zależało mi, aby Paweł z ojcem pojechali, wśród tych różnych świętych miejsc, które są w Polsce, miały być miejscami, które chociaż w jakimkolwiek stopniu nawiązują do tego, co było w VHS-ach. Zrobiliśmy tak, że Paweł sam wybrał część z tych miejsc, ale chyba jedno lub dwa ja zaproponowałem, właśnie chcąc ich na przykład nad morze zaciągnąć. Nie? Więc de facto tak to wyglądało. Stały się one troszeczkę kompasem tego, co było w tej historii tu i teraz. No, ujmując to nieco innymi słowami, te VHS-y dokumentowały bliską relację ojca z synem w okresie, kiedy ten syn miał, no nie wiem, 10 lat, czy ciut więcej, ciut mniej, i pokazywały, ja jestem na to uwrażliwiony też bardzo, taką bardzo dobrą relację, to znaczy tę troskę ojca, ale nie taką, że o, tu musisz zjeść kanapeczkę, tu się napij, synku, a coś, nie? Tylko taki jakby rozwój tego młodego człowieka, tak? Takie otwarcie na świat i dostarczenie mu rozrywek razem z pewną wiedzą, prawda? Że to Andrzej Rodan dał Pawłowi jako taką swoją, swój wkład w jego rozwój psychiczny, intelektualny, jak zwał, tak zwał, ale to bardzo jest piękne po prostu, to, co jest na tych VHS-ach. I to też pokazywało z drugiej strony problem trochę zarysowany w tych VHS-ach, mianowicie to, chociaż to jest tam dosyć śladowe, ale w tym pierwszym filmie to wyraźnie widać, że ci rodzice ze sobą, że tak powiem, nie byli, tak? I że ten był ostry konflikt. I ojciec niejako rekompensował to synowi, zabierając go w różne fajne miejsca i pokazując mu świat. I to jest niesłychanie ważna warstwa tego filmu, nie nakręcona przez ciebie, ale no, to ma ogromną wartość archiwalną. Przy czym zdaje się, że takim no, scenarzystą, reżyserem, autorem tego materiału był Andrzej Rodan, tak, który z tym swoim synem tę Odyseę tam odbywał. Także tutaj z całym szacunkiem muszę podkreślić, że gdyby Andrzej Rodan tego tak nie zrobił, no to byłoby ci, Bartku, dużo trudniej, prawda? I trochę ja, bo ja jako ten 12 czy tam 10-latek chwytałem tą kamerę. No to bardzo dobrze, ale ty nie, no, śmieję się, ale że tata, to, ci, tak. Że tata ci ją dał do łapy, tak? Tak, tak, tak. Ale, prawda? Tak, no, razem żeśmy się wymieniali, ale okay, te napisy, te czołówki tam na komputerze, no tak, taka, to była taka zabawa z kręcenie tego statku. No to był bardzo fajny świat, który w jakimś sensie spowodował być może, że ty jesteś tu, gdzie jesteś, tak? Bo te tajniki filmu, pierwszy wtajemniczał cię nie tylko, że tak powiem, teoretycznie, ale i praktycznie ojciec, bo dał ci szansę na kręcenie, na występowanie, na budowanie narracji. To jak się to ogląda, to naprawdę ma się takie poczucie fajny tata, że to było coś istotnego w twoim wychowaniu. Dobrze, to teraz tak, Bartku, ja rozumiem, że bardzo dobrze się stało tutaj, jakby to powiedzieć, często się zdarza w naszej pracy, zarówno filmowej, jak i w ogóle artystycznej, że myślimy, że robimy jedno, a tak naprawdę wychodzi, że robimy drugie, prawda? Bo gdzieś tam rzeczywistość, instynkt, trudno powiedzieć co, nas w jakąś stronę popycha. Więc ja rozumiem, że ta twoja fascynacja cudami, popraw, jeśli ja tutaj to trochę przekręcam, czy jakimiś uzdrowieniami, czy innymi takimi troszkę nadprzyrodzonymi zjawiskami, przeszła na drugi plan, ona tam istnieje niewątpliwie, bo jednak ta eskapada tych dwóch osób, ojca i syna, jest śladami uzdrowień, prawda? Śladami tych charyzmatyków, którzy nakładają ręce i tam robią takie różne cudowne rzeczy, ale to jest tłem, to jest pewnego rodzaju anturażem, to jest tym światem, przez który oni podróżują, ale istotna sprawa to jest co? I teraz powiedz jeszcze raz właśnie, co tak naprawdę jest tą główną osią tego filmu. Fascynującą. Nie wiem, czy chcę mówić, co jest osią, czy myślą filmu, natomiast to, jak oni do siebie podchodzą w tym, że stoi jeden po jednej stronie barykady, a drugi po drugiej,
myślę, jest tym, o czym opowiadamy przez cały czas. No, to może ja tutaj troszeczkę bezczelnie dodam, tak uzupełnię, że to jest opowieść o dwóch osobach, które znowu, tak jak w tym studenckim filmie Pawła, trochę są jakby na dwóch biegunach, tak? Przy czym ojciec w zasadzie się za bardzo nie zmienił, poza faktem, że się zestarzał, ale jego światopogląd jest podobny. Słownictwo też jest człowiekiem takim, powiedziałbym, który z jednej strony uprawia literaturę, ale z drugiej strony nie szczędzi nam różnych takich dosyć ostrych wyrażeń, także w stosunku do syna. I jest przenikliwy, i jest kreatywny, i tak dalej. A z drugiej strony występuje tu Paweł troszkę tak, jakby się zamienił we własną mamę. Zaraz na mnie pewnie Paweł nakrzyczy i będzie chciał sprostować, na co oczywiście mu pozwolę. Ale ja takie miałem wrażenie, poza faktem, że mama jest mamą i jest kobietą i była świetną piosenkarką i jest taką ciepłą panią, to też ma w sobie takie religijne zauroczenie, tak delikatnie to ujmując, czy wręcz taki, powiedziałbym, ostrzej, no... Fanatyzm. Element fanatyzmu, tak. No nie chcę nikogo urazić, dlatego staram się tutaj owijać to troszkę w bawełnę. Ponieważ jeżdżenie na te takie meetingi do Torunia, czy tam gdzieś tam z tym ojcem Rydzykiem, czy tą całą rodziną Radia Maryja i tak dalej, i postrzeganie świata przez pryzmat właśnie taki tych religijnych nakazów, no takie troszkę średniowieczne bym powiedział. Tam jest bardzo fajna scena, jak babcia i mama gdzieś tam w tej sprawie, zdaje się, tłumaczą Pawłowi, co wolno, co nie wolno, co się należy, co się nie należy, tak? I gdzieś tam ty jesteś taką twoją mamą. Jak to, czy rzeczywiście to by się udało wyzwolić, czy to nie stało się tak, że byłeś troszkę jak wahadło, przepraszam, taką amatorską psychoanalizą tutaj jadę, i zbliżywszy się do ojca, potem się odbiłeś i poszedłeś w kierunku mamy. I w tym filmie występujesz troszkę jako fanatyk, który jeździ po tych wszystkich miejscach uzdrowień i próbuje tacie wmówić, że da radę go tam wyleczyć. No jak to jest? No wiesz co, no więc ja specjalnie założyłem też koszulkę leczenia głupoty tu jest i oni tu mózg właśnie naprawiają. Także no zdaję sobie sprawę z tych takich pseudopraktyk, które mają, no nie są, jakby Panu Bogu się nie podobają, no tak powiem. A odpowiadając, czy jestem mamą, no to ja mam wrażenie, że moja duchowość jest inna od mojej mamy. Ja też przeżyłem nawrócenie w swój własny sposób i też nie słucham Radia Maryja, nie oglądam telewizji Trwam, jakby jestem związany z Dominikanami, co widać w filmie. Natomiast jakby w całym filmie, no ja zacząłem widzieć rzeczywiście trochę tak, że trochę przesadzam, może podobnie jak mama, no w końcu mam to jakoś w genach, przesadzam w tym sensie, że trochę tak zmuszam do wiary i to nie jest dobre, nie? I ja sobie zdaję sprawę, że w tym filmie, zresztą nawet tam pada w pewnym momencie, mówię, nie wiem, czy za dużo nie będę zdradzał, to Bartek mnie tutaj powstrzymuje, ale ja mówię, że może to ja jestem zniewolony, nie? A nie ty, tato. Nie? Jak oglądaliśmy z tatą ten film jakoś niedawno, przed premierą, to ja mówię, zobacz tata, może to ja jestem opętany, a nie ty. I tacie się to spodobało i tak, Paweł jest tutaj opętany, ha, 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 a nie ja. No, więc tak oczywiście żartując sobie trochę, ale czasami po prostu będąc osobą wierzącą, można wpaść w taką pułapkę dewocji, pułapkę takiej fałszywej wiary, myślę. I nawet jak Witek Wilk się za mnie modlił, co nie było nagrane, co prawda, ale bo tata nie chciał tam iść do niego, ale ja poszedłem sam, to nie weszło do filmu, znaczy nie było nagrane w ogóle, to Witek Wilk modląc się za mnie wyrzucał ze mnie ducha fałszywej wiary. Nie? I tego nie ma w filmie, to pierwszy raz tutaj to mówię. Czyli być może jest coś takiego czasami, że człowiek zapędzony, jakby zakochany w Bogu, ma coś takiego, że
że no ulega jakimś tam, jakimś takim widzeniu magicznym wiary, albo że jak się pomodlę, to to zadziała jak zaklęcie. A wiara to jest relacja. Nie? To jest relacja z osobowym bytem, no nie? I gdyby to było takie proste, że coś przeszło z mojej mamy na mnie, no to, to byśmy mieli samych ludzi wierzących wszędzie, a jednak tak nie, no nie jest. Nie, 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 bo żeby ale było dziecko, jeszcze tylko, to jeszcze tylko... mama i tata. Ten tata tutaj no, ma znaczenie. No tak, tata ma znaczenie. Powiedziałeś, że się odbiłem od taty. Powiem tak, ja w ogóle się śmiałem, że to nie tata mnie doprowadził do ateizmu. I jak ktoś interpretuje na przykład tytuł Mama, tata, Bóg i szatan, to ja czasami mówię, że to takie nie jest jednoznaczne, kto jest tym Bóg, a kto jest tym szatan. Tak się, a propos też tego, że ja w tym filmie Bartka też jestem, no mam ten, możliwe, że mam po prostu jakiś rodzaj nieprawdziwej wiary, znaczy nie, nieprawdziwej religijności, jakiejś takiej no nie wypływającej z relacji, tylko właśnie z niewłaściwego okazywania wiary, nie? Niewłaściwego zwracania się do Boga, że jest w tym jakiś taki fanatyzm niechrześcijański, bym powiedział, paradoksalnie. Ja się zawsze śmieję, że to moja mama mnie doprowadziła do ateizmu, bo tata mi też zawsze powtarzał, wiesz, bo jak tak ktoś, bo ja przecież byłem ateistą też, nie, nie wiem, czy my się wtedy poznawaliśmy, Konrad, chyba nie, bo ja wtedy zacząłem studia, no ale ja byłem ateistą, czy tam mówiłem agnostykiem, bo kiedyś mój tata też mówił, że jest agnostykiem, zanim zaczął mówić, że jest ateistą, zanim został antyklerykałem. Więc ja też mówiłem, że jestem agnostykiem, czyli jak nie udowodnią, no to ja raczej nie wierzę. Więc moja mama mnie doprowadziła do tego agnostycyzmu, ponieważ naciskając na tą wiarę, tak jak ja trochę naciskam tatę w tym filmie, więc nie, w ogóle tego nie widziałem, że tak robię, to ta sprężyna wystrzeliła w drugą stronę. Nie? Ja przez wiele lat, od liceum chyba, już od późnych klas podstawówki, potem przez pierwsze studia, drugie, ja nie wierzyłem w Boga. Nie? Ja wierzyłem w jakiś absolut, który jest gdzieś nad nami, może jakąś energię. Natomiast nie wierzyłem w Jezusa Chrystusa przez wiele lat i mama naciskając i pokazując mi wiarę tą taką prostą, bym powiedział, taką, którą teraz gdzieś tam cenię, ale chodzi mi o to, że ja nie widziałem rozumu w tej wierze, a wiara to też jest rozum paradoksalnie, o tym możemy też jeszcze porozmawiać, natomiast ja widząc tą taką wiarę, ale też taką wiarę lękową, nie? Że ja nie mogłem tego pojąć, że moja mama mi mówi, że w Gwiezdnych Wojnach jest demon. No przecież teraz, nawet teraz sobie myślę, że to jest jakiś absurd, nie? No bzdura w ogóle, nie? To jest jakby podbijanie jakby słuchalności pewnych audycji po to, żeby był jakiś hit, tak? Że teraz wszędzie są demony i teraz będziemy straszyć wszystkich. No ja uważam na przykład, że Nowe Gwiezdne Wojny to jest w ogóle o zakonie rzecz, nie? Więc mnie się wydaje, że ja mam duchowość zupełnie inną i gdyby tak było, że to przeszło z mojej mamy, no to by to przeszło wcześniej, tak? A u mnie to było wręcz odwrotnie. Ja właśnie powiedziałem, i to nawet nie poszedłem w stronę taty, bo ja nigdy nie byłem tak skrajny. Ja zawsze mówiłem, że jestem agnostykiem, wierzyłem w jakąś siłę wyższą. Też kolegów spotkałem, którzy nie wierzyli i tak dalej. My żeśmy się obracali w takim środowisku raczej wątpiącym w istnienie Boga i Jezus Chrystus raczej nie miał dla nas znaczenia. Więc no, dlaczego to się nie stało wcześniej? No, odpowiedź jest prosta. To jakby nie moja mama mnie nawróciła, jakby nie my nawracamy, tylko Bóg nawraca i po prostu ja spotkałem Go na swojej drodze, tak? Przez swoje własne doświadczenie, a nie przez jakby to, że ktoś mi właśnie przeszczepił mózg, nie? Bo to tak nie działa i gdybym ja sam nie doznał takiego doświadczenia, o którym nie chcę tutaj się szerzej może rozwodzić, ale takiego, że ja to po prostu poczułem, że Bóg jest osobą, nie? I że On po prostu, że można z Nim pogadać, w sensie oczywiście duchowym, nie schizofrenicznym. Ja nie słyszę głosów, ale w takim sercu jakaś intuicja, ateiści mogą powiedzieć, jakieś takie, że wiemy nagle, co trzeba zrobić, albo czujemy jakiś taki przypływ czegoś, nie? Czy już jak wchodzisz w modlitwę. Czyli innymi słowy, no, ci, co mnie znają, mogą powiedzieć, że ja przecież i ćpałem, i piłem, i po prostu
miałem kobiety, umawiałem się z różnymi kobietami, nie, i jakby nie żyłem chrześcijańsko. I to nie było tak, że ja wtedy byłem po stronie taty, bo mnie się też nie podobało jego podejście i byłem tym takim poszukującym. I to nie mama usiadła i powiedziała: słuchaj, teraz stop, to życie, nie? I teraz musisz odwrócić swoje życie o 180 stopni. No tak nie było, nie? To jakby moje doświadczenie, spotkanie pewnych osób, ale też depresja, na którą zapadłem. Jakby też możesz tutaj psychologicznie to jakoś pewnie interpretować, że no tak naprawdę i to nie wiara mnie podniosła z tej depresji, tylko to był pewien proces, który trwał też. No ja o tym mówię, dłuższe świadectwo można znaleźć na YouTubie u Roberta z Kassy, Prowadzi mnie Jezus, to można to znaleźć, zresztą to jest jeden z bohaterów też filmu Bartka, który z tym chłopcem spotyka się z tatą i potem on mnie zaprosił na ten kanał swój. Więc generalnie nie chcę się tutaj rozwodzić, ale tam można wysłuchać, że to nie było tak, że mama mi przeszczepiła mózg, tylko po prostu ja spotkałem Jezusa, no tak w skrócie, no nie? I każdy może go spotkać, tylko wystarczy się troszeczkę otworzyć. I ja wiem, że może mówię teraz jak fanatyk dokładnie, ale myślę, że jestem w innej duchowości niż mama, nie? I po prostu może to jest tak, Konrad, że może po prostu... Wiesz, no może to, no bo jeżeli to jest prawda, no to co wtedy, tak? Czy wtedy ktoś nas indoktrynuje dalej, czy po prostu ktoś zaczyna zauważać, że coś jest prawdą, nie? No to tak, także tutaj odpieram, no jakby no, mój tata mi też powiedział, się... Jadwiga Paduch 2 jesteś, nie? No ale to chciał mi tak dokuczyć. Jasne. Tak mi powiedział po obejrzeniu filmu. Ja mówię, no nie tata, no moja duchowość jest inna, tak? Każdy ma swoją, znaczy jakby wierzę w to samo, co moja mama, ale jakby to jest fajne w kościele, że to jest diversity, nie wiem, różnorodność, tak, że można być, na przykład no ja znam księży, którzy mówią, że jakby skrajny nacjonalizm, czy jakby patriotyzm skrajny jest grzechem, nie? No i to jest zupełnie inne podejście, prawda, do tego, co mówią ci narodowcy, że to jest jedyne zbliżenie do Boga. Nie? Ja uważam, że w tym może być też jakieś zło, kiedy ktoś mówi, że tylko będąc patriotą, tylko wtedy Bóg, honor, ojczyzna. No nie, no można być jakby, co jest moim królestwem jako osobę wierzącą? Jakby nie, wcale nie Polska, tylko Królestwo Niebieskie jest moją ojczyzną. I w tym sensie... No ale tu już idę może za daleko, ale w tym sensie ja mógłbym się pokłócić z mamą, nie? Czy znam wielu takich katolików, z którymi ja się kłócę też, bo tu chodzi o to, czy my nie jesteśmy, wiesz, czy nie żyjemy w zbłądzeniu, no nie? Natomiast, może żyjemy, no, ale to zostawmy. Ale nie, chodzi mi o to, że nawet ci wierzący, tak? Że ci wierzący mówią, jestem wierzący, ale czy jesteś chrześcijaninem? W sensie, czy jestem religijny, ale czy jesteś wierzący? No to jest, wiesz... No, ja myślę, że większość tych, a może nie większość, ale spora ilość ludzi, którzy się deklarują jako wierzący, no generalnie nie bardzo wie, w co wierzy, ale to jest oddzielna sprawa. Bartku, wróćmy do ciebie i filmu, bo tutaj widzę, że twoje nożyczki rzeczywiście świetnie zadziałały, bo gdybyś nie był sprawnym człowiekiem, jeśli chodzi o montaż, to by cały ten film był zdominowany przez Pawła, jak przed chwilą te ostatnie parę minut tej rozmowy. Więc chciałbym, żebyś teraz mi powiedział o swoich takich odczuciach i zarówno emocjach, jak i takich warsztatowych spostrzeżeniach. No, masz tych dwóch ludzi w samochodzie. Jeden jest ostrym radykałem ateistycznym, drugi jest takim, no nie obraź się Paweł, ale w filmie przynajmniej tak jest, a tutaj też troszkę tak to brzmiało, troszkę nawiedzonym facetem religijnie, który słyszy Jezusa co jakiś czas albo widzi, no wszystko jedno, tak? I próbuje tego ojca przekonać i doprowadzić do tego, żeby ojciec przeszedł na jego stronę. No a ojciec się broni i chyba dlatego tylko z nim jedzie, że chce synowi, no jakby to powiedzieć, no coś jeszcze dać, tak? No to jak ty się czułeś, będąc między tym młotem a kowadłem i jako człowiek i jako reżyser? No jako reżyser to dobrze się czułem. Wiesz, Konrad, że lubimy, gdy pojawia się konflikt w scenach, w związku z czym z tego się cieszyłem. Były sytuacje, w których było trudno dla bohaterów, szczególnie dla Pawła w jednym tam z miejsc filmu szczególnie.
No nic, po prostu towarzyszyliśmy im. Jako człowiek pokłóciłem się parę razy i z Pawłem, i z panem Andrzejem, ale wiesz, no, będąc przez te 30 dni w sumie zdjęciowych razem, no to takie sytuacje się zdarzają i w sumie się to stało chyba taką organiczną częścią tej podróży. I tyle, wiesz, próbowaliśmy, nie chcę za dużo tutaj z warsztatowych rzeczy zdradzać, żeby też widzowie, którzy ten film będą oglądali, nie czuli się jakoś rozproszeni, ale gdzieś tam musiałem być z operatorem obecny na tyle, na ile to możliwe, blisko bohaterów od czasu do czasu, a niekiedy częściej. W związku z czym, wiesz, starałem się być po prostu cicho i nie pozwolić na to, aby bohaterowie zwracali na mnie uwagę. Na szczęście oni bardzo szybko zapominali o kimkolwiek, szczególnie gdy wchodzili w te emocje, wiesz, wzajemnych rozmów, więc to było bardzo wdzięczne dla mnie, nie? Że po prostu mogliśmy to z operatorem obserwować. No, ja patrzyłem na to z zazdrością, bo mniej więcej wiem, jak to jest. No, sam podobne trochę filmy robiłem i w momencie, kiedy bohaterowie się sami tak nakręcą, że już przestają zwracać uwagę na ekipę, na reżysera, na kamerę, to jest w ogóle najlepiej. I w zasadzie to jest klucz do sukcesu, więc doskonale rozumiem to, co mówisz. Ale pytanie jest takie, czy oni byli takimi samorodkami, że w zasadzie tylko mogłeś to filmować, czy też musiałeś czasem troszkę ich popychać, a to w takie miejsce wysłać, a to takie słowo rzucić, jak to było? Tak, generalnie byli samorodkami, ale były takie sytuacje, o których mówisz. Na przykład ja miałem w scenariuszu taką scenę marzeń napisaną, że będzie miał miejsce wypadek samochodowy. No to jest ciekawe marzenie, istotnie, muszę powiedzieć. Ciekawe marzenie. Nie wiedzieliśmy, czy to będzie. Myśleliśmy, że może skontaktujemy się z policją, żeby dowiedzieć się, gdzie taki wypadek jest i ja poproszę Pawła, aby tamtędy pojechał, bo chciałem, aby Paweł, jeżeli taki wypadek będzie, zadał tacie pytanie, a gdzie my byśmy trafili po śmierci? I to było zapisane w scenariuszu, więc siłą rzeczy zaingerowałem. To znaczy poprosiłem Pawła, że jeśli będzie wypadek, to proszę zapytaj o to tatę. No i okazało się, że ten wypadek sam się pojawił. W ogóle zupełnie niespodziewanej sytuacji i to w czasie, w którym ojciec był bardzo wkurzony, więc był to dobry czas. I być może wtedy Pawłowi przypomniałem, nie pamiętam, klepnąłem go w ramię albo napisałem mu SMS-a może nawet, że Paweł, pamiętaj proszę o tym pytaniu. I były może dwie czy trzy takie sytuacje, że rzeczywiście poprosiłem Pawła, aby poszedł w jakimś kierunku z tematem. Natomiast dla ścisłości Paweł naprawdę, jak zresztą przed chwilą słyszeliśmy, potrafi wejść w temat i mówić dużo już nowych rzeczy, więc gdy ja podrzuciłem kilka razy temat, Paweł już szedł w swoją interpretację tego i z tatą zaczynała się po prostu żywa dyskusja. No tak, ale myślę, z korzyścią dla tego filmu, to nie jest dyskusja na poziomie tylko intelektualnym. Dlatego, że fakt, że w tym samochodzie siedzi ojciec i syn, a nie dwóch obcych ludzi, z których jeden jest wierzący, a drugi niewierzący, powoduje, że na wszystko, co tam się dzieje, nakłada się ta ich rodzinna relacja, taka, powiedziałbym, w jakim sensie, nie obraź się Paweł, troszkę jakby zaburzona. W tym sensie zaburzona, że uczucie, które niewątpliwie łączy tych ludzi, z obu stron to widać, wyraża się w dosyć specyficzny sposób. W języku ojca i w takich zachowaniach syna, które są momentami bardzo ekspresyjne, ale takie, że no, w filmie dokumentalnym nie zawsze nam się udaje mieć kamerę w momencie, gdy bohater pęka w środku. A w tym wypadku tak jest. Tam nawet dochodzi do czegoś takiego, że jesteśmy na granicy pewnego takiego, no więcej niż współczucia, takiego wrażenia, że coś się w tych ludziach dzieje, a w szczególności w Pawle. I jego taka wrażliwość trochę przypomina wrażliwość tego chłopca, który występował w materiale z VHS-u. To jest bardzo ciekawe. To, że Paweł tutaj się odważył z nami rozmawiać i się nie wyloguje i na mnie nie nakrzyczy, no może dobrze, że jesteśmy online, to nie może mi nic złego zrobić. Spoko, ja chodzę na terapię, także w tym filmie, także już. Ale tam są takie momenty, kiedy widać, że w nim się gotuje i że ma
takie jakieś traumy, jakieś problemy jeszcze z tego dzieciństwa. Tak mi się wydaje, że ty bardzo pięknie, Bartku, to uchwyciłeś. Sprytnie filmując tych dwóch ludzi w samochodzie, że w ogóle zapomnieli o tym, że ty tam gdzieś tam nad nimi wisisz jak ten Bóg i się tak troszeczkę nimi bawisz. I teraz tak. Bawisz nie. Chciałem cię sprowokować. Właśnie, to gdzie się bawisz, a gdzie, no to wobec tego co robisz? Ja po prostu byłem z nimi. Tutaj dodam, że ja w ogóle bardzo lubię, wiesz, i Pawła, i pana Andrzeja, mimo że jesteśmy bardzo różni, też trochę jesteśmy tacy sami i z panem Andrzejem, i z Pawłem, to gdzieś to na pewno pomagało nam, że gdzieś tam się de facto w jakichś tam aspektach lubimy, czy lubiliśmy, mówię, bo ja też z panem Andrzejem miałem jakieś parę konfliktów, natomiast tak naprawdę ja ich lubię i to na pewno było pomocne. Natomiast ja po prostu byłem, owszem, były sytuacje, w których potrzebowałem, aby coś zobrazować. Jest na przykład taka scena, jak Paweł zastanawia się, w którą stronę ma z ojcem pojechać i rzeczywiście my wcześniej, trochę Paweł, trochę wspólnie myśleliśmy o tym, w jakie miejsca on ma ojca zabrać. Natomiast jak to pokazać w filmie dokumentalnym? Więc poprosiłem Pawła, czy mógłby, i my gdzieś się schowamy w pokoju i będziemy go podglądać, natomiast czy on mógłby może na mapie to zaznaczyć flamastrem. Nie? Więc były sytuacje tego typu w kilku miejscach, gdzie prosiłem go, aby coś było zobrazowane. W dużym stopniu to była właśnie ekspozycja filmu. Ale to nie była zabawa na pewno. Nie? Ale to nie była zabawa, wiesz, po prostu wytłumaczyłem jasno, co potrzebuję i czy możemy to zrobić, bo jest to prawda, ale nie wiem, jak to pokazać, wiesz, inaczej niż w obrazie. A chciałem w obrazie pokazywać pewne rzeczy, żeby wszystko nie było w dialogu. Więc tak to wygląda. Natomiast... Nie czułem... No proszę, Paweł, powiedz. Tak, ja tylko powiem, bo teraz mówimy o takich sytuacjach, w których ingerowałeś, ale ja w ogóle byłem bardzo zdziwiony, bo rzeczywiście było kilka takich sytuacji, ale byłem bardzo zdziwiony, że było dużo więcej obserwacji. Wszystkie sceny w samochodzie tak naprawdę, to tak naprawdę my zapominaliśmy o tych kamerach. Mieliśmy trzy kamery z lewej, z prawej i z tyłu. Ja jechałem, te kamery po prostu były, z tyłu był operator z Bartkiem, ale to jest duży samochód, więc ja tak się skupiłem na tacie, a tata na mnie, że my czasem mówiliśmy, co oni śpią, albo w ogóle zapominaliśmy o nich, nie? Albo tata był przekonany, że oni śpią. Więc generalnie my nie wiedzieliśmy, kiedy kamery są włączone, kiedy są wyłączone. I czasami tak weszliśmy w takie rozmowy, że po prostu zapominało się, że te kamery tam są, nie? Więc ja myślę, że tutaj bardzo dużo było takiej po prostu obserwacji Bartka, nie? Nie nazwałbym tego, że się czymś bawi, tylko że obserwuje właśnie, no nie? A czasami gdzieś tam ingeruje, ale nie bardzo tak delikatnie i nie, jak to, brakuje mi słowa, ale no nie intensywnie. Także, no tak. Także dużo, dużo jest obserwacji w tym filmie, bardzo dużo, znaczy większość to jest obserwacja. Ale panowie, obserwacja to jest rejestrowanie nie tylko tego, co ludzie mówią, prawda, ale jak mówią, ekspresji w głosie, w tonie, w oku, w twarzy, w mimice, w języku ciała, prawda? I w momencie, kiedy dochodzimy do takich bardziej, powiedziałbym, ekstremalnych emocji, które w tych ludziach się pojawiają, bardziej zamknięty jest pan Andrzej Rodan, taki troszkę jest, powiedziałbym, mniej ekspresyjny, bardziej zintelektualizowany, Paweł jest bardziej emocjonalny. I są takie sceny, no nie chcę tutaj za dużo zdradzić, ale są takie bardzo mocne sceny, w których obserwujemy Pawła. Mogę o tym powiedzieć? Kiedy... Nie, lepiej nie. O tym lepiej nie. Ale no wiem. Ale tak, no, gdzie ujawniam emocje swoje. Tak. Gdzie ujawnia emocje i te emocje są trochę podobne do tych, jak będziemy mieli czas, to jeszcze może puszczę trailer mojego filmu pod tytułem Walka z szatanem. Gdzie mieliśmy do czynienia z osobami przekonanymi, że w nich jest jakiś demon. Czasem to był demon, czasem to był Duch Święty. To nie jest do końca jasne w tych wyjaśnieniach egzorcystów, bo oni te dwie rzeczy tak jakoś czasem zamieniają. No w każdym razie są w tym filmie sytuacje ekstremalne. I teraz obserwowanie tych sytuacji jest pewnego, no to jest takie już bardzo, bardzo intymne
I czy Bartku, ty wiedziałeś, co się będzie działo? Jak to się udało, że ty to złapałeś? Może tak. Nie wiedziałem, co się będzie działo, natomiast wiedziałem, że jadą na spotkanie z egzorcystą i wiedziałem, że Pawłowi bardzo na tym spotkaniu zależy. On czuł, że tam może się coś wydarzyć ważnego. Byłem egzorcystą, tak, który tam długo posługiwał i nadal posługuje, tylko już nie modlitwą egzorcyzmu, ale modlitwą uzdrowienia wstawienniczą, z tego co pamiętam. Uwolnienia, tak, bo to jest, to odniesiemy się do twojego filmu, Konrad, jeszcze, ale znaczy ja się odniosę, ale modlitwa uwolnienia to nie jest to samo, co modlitwa egzorcyzmu. Ale to dobra, dokończ, Bartek, tak. Wiedzieliśmy, że jedziemy do byłego egzorcysty. Ja wiedziałem, że Pawłowi na tym zależy, stąd nie zdziwiłbym się, gdyby coś tam się działo. Paweł bardzo mocno napierał, żebyśmy tam pojechali. Ja nie byłem przekonany, wiesz, chciałem dograć coś tam, co nie zdążyliśmy, w sensie miejsce, w którym mieli jechać koło jakiegoś Luna Parku, bo taki był plan, ale to się jakoś tam nie udało tak, jak chcieliśmy, więc nie chciałem tego czasu tracić, ale pomyślałem, ja nie będę pana Andrzeja przekonywał, jeżeli ty go, Paweł, przekonasz, albo z jakichś względów on powie, że chce, to pojedźmy. I rzeczywiście rano pan Andrzej powiedział, dobra, możemy jechać. Tata bardzo nie chciał jechać wtedy, ja to pamiętam, no, to bardzo nie chciał jechać. Ja pamiętam, to może być dla ciebie szokujące, Konrad, ale powiem to, że ja tego wieczoru wszedłem też w post i prawie nic nie zjadłem, a tacie postawiłem duży obiad, znaczy, no nie, to jest nieistotne, ale dobra. Ach, po co ja to powiedziałem w sumie, bo jest napisane w piśmie, że trzeba pościć w potajemnie, w izdebce się zamknąć, a nie głosić to publicznie, ja właśnie to ogłosiłem publicznie. Ale no chodzi o to, że ja próbowałem tą swoją, powiedzmy, jakimś duchowym, tym, no modlitwą taką, powiedzmy, nie zaawansowaną, ale taką z dodatkiem, próbowałem, no bardzo mi zależało, tak? I ja już myślałem, że on się nie zgodzi i rano schodzę na śniadanie, I wtedy Bartek mówi mi, że tata się zgodził, chyba coś takiego było. No tak, podszedł do mnie, chyba go Bogusia przekonała, tak w sensu stricte, kto do niego o tym... A Bogusia to kto? Bogusia to jest żona właśnie, piąta żona pana Andrzeja, ta, którą widzieliśmy na początku, natomiast ona na jeden z wyjazdów z nami pojechała, już nie pamiętam do końca z jakichś względów, ale pomogła nam po prostu z jakimiś tam organizacyjno, wiesz, podręcznymi rzeczami, po prostu tak się stało. Może dlatego, że to był dalszy wyjazd, już nie pamiętam. W każdym razie wiedziałem, że Pawłowi zależy na tym wyjeździe i jakoś podejrzewałem, że tam może się coś wydarzyć. Stąd, jako że przy każdym wywiadzie mieliśmy dwóch operatorów, znaczy głównym operatorem jest Michał Opala, natomiast on miał też Szwękiera, który był po drugiej stronie. Szwękier to jest, dla tych, którzy nie wiedzą, co to znaczy, po prostu drugi operator, który trzyma drugą kamerę. W języku filmowym się nazywa to szwękier. Tak, więc podszedłem do tego szwękiera i powiedziałem, słuchaj, jeżeli by się wydarzyło to i to, to śledź kamerą Pawła. I rzeczywiście ta pierwsza kamera nie była w stanie w ogóle uchwycić, co się dzieje, bo tam ławka była i zasłoniła wszystko. Na szczęście. Znaczy, trzeba też powiedzieć, że to, co się wydarzyło, wydarzyło się też wcześniej, czego ekipa nie złapała, jest tylko w tym, co tata mówi. Tak. Więc tutaj Bartek mógł myśleć, że może się to powtórzyć, nie? Nie wiem. Ja tak się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, bo właśnie dlatego podkreślam, że to był były egzorcysta, bo ja mówię, a były egzorcysta, to tam. No więc ja się tego nie spodziewałem. Natomiast rzeczywiście w tej Czatachowej ja już miałem kiedyś takie doświadczenia i tam się spodziewałem, ale tam w ogóle było ciężko zrealizować te zdjęcia, bo ekipa chciała o 18 już jechać, mój tata chciał iść spać, to już tam była obsuwa w ogóle, zanim ta modlitwa się zaczęła, 2 godziny obsuwy. Byliśmy na granicy czasu w ogóle tam, no i w efekcie się nie udało tego zrealizować. Bo jakiś taki zamęt był, nagle się zrobił, nie? Taki chyba szatański w tej Czatachowej. Dlatego tak, no nie wiem, czy państwo wiedzą jakby tutaj, czy nie zdradzamy za wiele i czy jest sens o tym mówić, jak nie wiemy, co to było, ale no tak, taka trudna sytuacja to była. To może słuchajcie, może zastosujmy to taką technikę pokazania innego przykładu, który nam uzmysłowi, o co chodzi, a potem będę bardzo zainteresowany tym, żeby wrócić do rozbierania waszego filmu. Ale ja bym Choć to nie dokładnie to samo, choć to nie dokładnie to samo, co jest w twoim filmie, żeby też widzowie nie mieli oczekiwań, że to samo zobaczą w naszym.
No, to prawda, ale są to bardzo, jakby to powiedzieć, bliskie rzeczy z tego samego jakby rejonu, tak to nazwijmy. Okay. Różnica między modlitwami występuje, ale mówiąc szczerze, wszystko to jest modlitwa i tyle, no więc nie bądźmy już tak nadmiernie skrupulatni, nie dzielmy włosa na czworo. Mam pytanie do Michała, czy mógłby przygotować i puścić trailer filmu mojego, tu przepraszam, że się odwołuję, ale tak będzie łatwiej, skoro tutaj Bartek chce zachować wstrzemięźliwość, ja się tutaj nie boję. Walka z szatanem. Michale, prosimy o projekcję. Diabeł, zwany też szatanem, zwodzi cały świat oraz walczy z tymi, którzy zachowują Boże przykazania. Siostra zauważyła, że mam problem z dręczeniami i to było ewidentne, że mnie wykrzywiało, że oczy mi wychodziły z gałki. Usłyszałam, jak ze mnie wydobywa się taki bardzo wysoki, głośny i długi pisk. To jest nieprawdopodobne uczucie, to jest szok. I teraz pytanie, jak ja mogę pomóc? Tylu ludzi cierpi, gnębionych przez nieczyste duchy. Tylu ludzi potrzebuje pomocy. Jezus jest Panem. Maksymalnie dużo czasu zacząłem poświęcać na służbę duchową, służbę uwalniania. Jezus! Wyjdziesz z niego! W imieniu Jezusa! Z jego ciało! Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Na 100% to, co tu jest na tym filmie pokazane, to jest manifestacja złego. Mocna rzecz, mocna rzecz. Nie chcę tutaj wchodzić nadmiernie w szczegóły filmu Bartka, skoro woli, żeby to tak zostało troszkę owiane mgłą tajemnicy, ale nieco podobne, tu chyba się zgodzimy, przeżycia dzielił Paweł z bohaterkami walki z szatanem. I teraz tak, jakby to powiedzieć, ja zdawałem sobie sprawę, co się ze moimi bohaterami dzieje i dość dogłębnie to zbadałem. Nie tylko sam, bo ja nie mam przecież takich narzędzi. Nie jestem ani wykształconym psychologiem, ani teologiem, ani psychiatrą, ani, bo ja wiem, neurologiem, prawda? Natomiast mam pewnego rodzaju wiedzę, która pochodzi od moich konsultantów, między innymi profesora Paska, religioznawcy, i stosunkowo przekonujące było wyjaśnienie, które mi udzielił, plus znakomity krakowski psychiatra też mi pomagał jakby zrozumieć, co się dzieje. No to tak, z grubsza rzecz biorąc, można przewidzieć, kiedy z taką osobą, która ma przekonanie, że jakieś tam nadprzyrodzone siły działają, kiedy tej osobie jakby, no kiedy ona ulegnie takiemu no, atakowi czy jakiemuś tam procesowi, który różnie jest nazywany. No nie chcę tutaj jakby wchodzić w nadmierne szczegóły. Ta ekspresja szatańska albo ekspresja Ducha Świętego, jak niektórzy chcą, te spoczynki w Duchu Świętym, to jest ten świat. I teraz... A chciałbym... czy coś profesorowie mogą powiedzieć na temat wypluwanych gwoździ w trakcie egzorcyzmu? No ja tak. Ja tego nie widziałem, ale są takie świadectwa. Są takie świadectwa. Ja znam mnóstwo różnych świadectw i są iluzjoniści, którzy potrafią lewitować i są rozmaite osoby, które przy pomocy rozmaitych trików
no, potrafią nam, że tak powiem, pokazać. Przemycają gwoździe do ust, tak? Jedno z wytłumaczeń w zasadzie nie spotkałem, może sobie od razu tak powiedzmy, nie spotkałem sytuacji, której nie można by wyjaśnić metodą taką, powiedzmy, naukową. Jest coś takiego, że nawet ci ludzie, którym się to zdarza, oni sami nie są świadomi tego, co się z nimi dzieje. To bardzo często się dzieje, mają jak gdyby złożoną osobowość. No ale są inne osoby obok ich, nie? Tak, tak, ale te osoby inne, jakby to powiedzieć, no widzą to, co widzą. No, jeśli ta osoba, która jest opętana, wypluwa z siebie gwoździe, no to najczęściej jest tak, że te gwoździe wcześniej połknęła. No i połknęła, będąc przekonana, no właśnie, że nie wiadomo, jest czy połknęła. Poza tym, jak połkniesz gwoździa, to niełatwo jego wypluć. Nie? No właśnie o to chodzi, że to nie jest takie trudne. To pamiętam, że na przykład. No dobrze, ale to zeszliśmy na temat egzorcyzmów, a teraz będzie, że ja miałem jakiś egzorcyzm, więc tutaj naprawdę sprecyzujmy, że modlitwa uwolnienie może mieć poziom emocjonalny, nie jest egzorcyzmem. Ja mówię już o skrajnych przypadkach egzorcyzmów, no których w twoim filmie, zresztą ten ksiądz, któryś tam, czy specjalista mówi, że to jest bardzo znikomy procent, to jest 1-2% może, czy nawet 1, a reszta to są też emocje, to są rzeczy związane z przeżywaniem wiary i tak dalej. Więc jakby rozdzielmy grubą kreską te gwoździe i egzorcyzm taki, wrycie egzorcyzmu i osobę uprawnioną do egzorcyzmu od modlitwy o uwolnienie po prostu, bo no, my to z tatą mieliśmy, tak? To możemy powiedzieć, że pojechaliśmy do tego byłego egzorcysty i tam nie było egzorcyzmu, tylko modlitwa uwolnienia, a tak naprawdę modlitwa za naszą relację. To jest ta różnica, nie? Żeby to rozdzielić. No, mogę to sprostować w następujący sposób. Mianowicie egzorcyzmy, czy modlitwy o uwolnienie, czy różne inne tego typu praktyki występują w wielu religiach. Nie tylko chrześcijańskiej, nie tylko katolickiej, także protestanckiej, także muzułmańskiej, bo to akurat stosunkowo dobrze poznałem. I teraz w momencie, gdy chcemy tak bardzo precyzyjnie, niemalże skalpelem oddzielić jedno od drugiego, to popełniamy pewien błąd, ponieważ w rozwoju Kościoła katolickiego nie istnieli żadni egzorcyści kiedyś. Egzorcystą mógł być każdy w dawnych, dawnych wiekach. To jest stosunkowo świeżej daty, tak naprawdę to jest od roku 1998, kiedy Jan Paweł II podpisał ten nowy dekret. Także w momencie, kiedy chcemy tak tutaj jasno powiedzieć, że to jest modlitwa o uwolnienie, a to jest egzorcyzm mały, a to jest duży, dokładnie, to popełniamy pewien anachronizm. Ponieważ... No niekoniecznie, bo Kościół ewoluuje i przepisy wychodzą. No tak, według, ale za chwilę wierzymy według natchnienia. Wie, z góry, a następny a papież naszego. Może podpisać następny dekret i stwierdzi, no, że to wszystko jest bez sensu, prawda? Więc nie bądźmy tutaj nadmiernie, że tak powiem, dogmatyczni, bo tam to niczego nie wyjaśni. Zdaniem profesora Aleksandrowicza świętej pamięci i zdaniem profesora Paska religioznawcy, tego typu zachowania są efektem pewnego rodzaju nauki, pewnego rodzaju wgrania w psychikę człowieka wzorca zachowań. Dowodów na to jest mnóstwo, bo były badania. Na przykład w momencie, kiedy się pojawi kolejny raz w telewizji film Egzorcysta, to ilość osób, które doznają takich, no powiedzmy sobie, stanów, gwałtownie rośnie, a potem jak już nie są pokazywane takie filmy tak często, to maleje. I to wyjaśnienie. Ale to najbardziej... można też duchowo wyjaśniać, że po można, ten ale wpływ to... ma wpływ duchowy na tych ludzi też, nie? W sensie, że szatan film... działa przez ten film. Przez ten film. No tak, no można tak, no, można w bardzo różny sposób tłumaczyć. To jest pytanie natury jakby ontologicznej. Czy szatan istnieje, czy nie istnieje? No zgoda. I czy szatan może przez ekran telewizora lub komputera lub smartfona działać? No więc tutaj już wchodzimy w takie, powiedziałbym, niuanse, ale myślę, że to nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma po prostu to, że statystycznie rzecz biorąc, w momencie, kiedy na ten temat nie ma informacji, to specjalnie też nie ma tych wszystkich przejawów. W momencie, gdy się to pojawia, jest tego coraz więcej. Polska jest miejscem, gdzie egzorcystów jest wyjątkowo dużo. Nie ma w żadnym kraju na świecie tyle egzorcystów, co w Polsce. Zarówno tych egzorcystów, którzy mają tak zwany dekret biskupa, jak i egzorcystów o charakterze takim samorodnym, bym powiedział.
W trailerze, który przed chwilą widzieliśmy, występował na przykład pastor Kościoła Zielonoświątkowego. No, w rozumieniu katolickim nie jest to żaden egzorcysta. W rozumieniu Kościoła Zielonoświątkowego, który jest normalną denominacją uznaną i istniejącą, jest to osoba, która dokonuje uwalniania i tam jest taka dosyć rozbudowana scena w tym moim filmie, kiedy ten właśnie duchowny uwalnia osobę od rozmaitych demonów, tam bodajże, no nie, już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo nie pamiętam, chyba chodziło o demon alkoholizmu i demon uzależnienia od seksu, ale tych demonów jest tam mnóstwo. Więc to nie jest tak, że istnieje jedna wersja, natomiast generalnie rzecz biorąc, jeśli tak jak nie ma nauki religii, to też nie ma specjalnie jakby tych religijnych ludzi, prawda? Jeśli jest nauka egzorcyzmu, propagowana w szkole, w telewizji, w mediach, to wtedy się pojawia więcej tych, powiedzmy sobie, osób, które mają tego typu objawy. Więc moje pytanie jest takie, jeśli oczywiście możesz odpowiedzieć, kiedy po raz pierwszy tobie się jakby przydarzyła tego rodzaju przygoda, jeśli mogę użyć tego słowa? No ale jeżeli mamy nie zdradzać, jaka to przygoda, no to ale, ktoś no, pomyśli, że no, ale nie, że nie mówimy co, w tej chwili o filmie. Na ziemi, czy... Nie mówimy o filmie. Mówiłeś, że byłeś w pewnym momencie agnostykiem czy ateistą. To czy wtedy miałeś takie przygody, czy nie miałeś? Nie miałem, ale wtedy miałem doświadczenie wychodzenia z ciała. Więc już w ogóle wyślecie mnie do psychiatry. Disclaimer, ale... mam terapeutę swojego. Słuchajcie, no jakby ja myślę, że to jest równoległe. Psychologia i duchowość to są bardzo podobne dziedziny. Tak samo jakby i to się leczy równolegle. Nie wiem, czy wiemy przecież, że psychiatra też... W psychiatrii jest stan opętania, prawda? Coś, co się nazywa jakoś metaopętanie, nie pamiętam. Ale nie, jest to ja mogę powiedzieć stan... dokładnie. To ja mogę powiedzieć dokładnie. Mianowicie... W tym spisie zaburzeń amerykańskim istnieje opis pewnego stanu, tak jak istnieje opis, bo ja wiem, grypy, odry i różnych innych chorób, który to opis wylicza pewne elementy składające się na to zaburzenie. I to jest poczucie, że coś mną owładnęło, to jest poczucie, że mogę mówić nie swoim głosem i tak dalej, i tak dalej. Ale absolutnie to nie ma nic wspólnego z żadną duchowością. Tak jak nie ma nic wspólnego z żadną duchowością to, że człowiek ma objawy grypy albo kokluszu. Tak, ale skoro istnieje to w nauce, no to być może jest jakaś paralela też nad sferą duchową. Nie ma tu żadnej paraleli. Po prostu zostało to przejęte, ponieważ dość często występowały podobne objawy i według tego wyjaśnienia, które znam od profesora Aleksandrowicza i od profesora Paska, po prostu ludzie niejako naśladują te objawy, w związku z czym to się niejako powiela, ponieważ, jakby to powiedzieć, ten wzór jest replikowany. Trochę to jest tak jak z różnymi innymi zachowaniami, nie tylko religijnymi. No, ludzie wiedzą, że się podaje rękę, prawda? Ludzie wiedzą, że się wyciera nos chustką, ludzie wiedzą, że robi się pewne rzeczy kulturowo. I dokładnie tak samo jest w tej sprawie. To z żadną duchowością nie ma nic wspólnego. Co nie znaczy, że opis, który ty traktujesz jako opis religijny, jest niewłaściwy. On jest opisem religijnym tego samego zjawiska, tylko... No, dokładnie, tylko jakby interpretacja jest inna. Tak. Czyli znowu wychodzimy do punktu wyjścia i ontologicznego, tak? Czy traktujemy zjawisko szatana i demonów jako coś, co jest realnym faktem i nie jest psychiatrycznie... No nie jest tylko dla osób schizofrenicznych, czy jest no, wymysłem ludzkim, no nie? I no tak, jakby, ale to jest kwestia wiary, to znaczy jakby, jedni wierzą no, w to, widzisz, drudzy wierzą w tamto. Ale wiary, ale ci, którzy wierzą, że jakby szatan istnieje i Bóg istnieje, no nie są zamykani a priori do szpitali psychiatrycznych, prawda? No, dzisiaj w ogóle się wszystko zmieniło, bo kiedyś do szpitali psychiatrycznych i byli tam ci ludzie przykuwani, histeryczne kobiety były tam zamykane, no bardzo wiele. No ale chodzi mi o to, że wiara jest czymś więcej, prawda, niż chorobą, no nie? Nie, jest czymś zupełnie innym. Innym, no właśnie. Więc jak to mamy zdefiniowane, to możemy przejść do następnego pytania.
To jest ciekawe pytanie, czy ja przed nawróceniem miałem doświadczenia tego typu. Miałem inne, miałem właśnie, można powiedzieć, trochę demoniczne doświadczenia wychodzenia z ciała, out of body experience to się nazywa. Miałem wrażenie, to jest też można medycznie to argumentować, duszności w nocy, ale jakoś po nawróceniu to do mnie nie wraca, o dziwo, ciekawe. Widziałem swój pokój, widziałem swoje ciało, miałem wrażenie, że wychodzę z tego ciała i miałem wrażenie obecności kogoś obok. Okej, normalnie funkcjonuje, nie, to było w trakcie snu, traktuję to jako sen, natomiast no, takie dziwne doświadczenia miałem. No i potem po nawróceniu rzeczywiście no, przy takich modlitwach o uwolnienie to się pojawiało to, co jest w tym filmie, czyli jakieś tam delikatne, no nie powiemy co, ale jakieś takie poruszenie religijne można powiedzieć. I pytanie, czy to nie było powiązane z kolei z tamtym doświadczeniem, tego nie wiem, bo tak naprawdę tylko raz byłem u egzorcysty z tym tematem. No i to jest dla mnie też zagadka, tak? Ja nie wiem, co to jest, czy to jest emocja, czy co to jest. No mam nadzieję i wierzę, że raczej nie jestem opętany, ale być może no, ciężko stwierdzić, czy to są po prostu emocje. Ciężko powiedzieć, może Bartek jako ten obserwator mógłby to jakoś zinterpretować, bo to trzeba rozdzielić, bo czasami rzeczywiście jest tak, jak ty mówisz, Konrad, że osoby, które zbyt przeżywają religię, wchodzą w takie uniesienia religijne. Prawda? I to jest prawda. Natomiast w twoim filmie ja mam wrażenie, że większość osób mogło to emocjonalnie przeżywać, ale tam ta jedna rodzina tej takiej dziewczyny w czarnych włosach bodajże, ta taka, która tak naprawdę zmienia głos w tym w twoim filmie, ja myślę, że tam jest coś więcej. Nie? Natomiast jak jest u mnie, ja myślę, że to mogły być po prostu emocje, tak? Bo tata po prostu mnie tak traktuje, jak traktuje. Ja w końcu w tej modlitwie, kiedy padło słowo, że uzdrawiam serca, no to po prostu jakiegoś takiego uzdrowienia serca może przeżyłem, nie wiem, gdzie byłem no, przemocowo traktowany. Ja też przemocowo czasem traktowałem tatę. No, ciężko powiedzieć, może niech Bartek się wypowie, bo to obserwował z zewnątrz, na ile to były emocje i na ile to była, jak to mój tata mówi, histeria. A na ile to było doświadczenie duchowe? No. No, jeśli możesz, Bartku, słuchamy. Wiesz, to interpretacji tego, jak ja to widzę, to nie chcę nawet teraz podawać, wiesz, bo właściwie bym tego filmu nie robił, nie? Myślę, że widzowie niech sobie wyciągną własne wnioski. Natomiast chcę dodać, że ty, Paweł, mi mówiłeś, że kiedyś podczas bodajże ślubu miałeś coś podobnego. Czy dobrze pamiętam? Tylko mniejszego. Opowiadałeś mi to, wydaje się. No podczas mojego ślubu, ale nie, to raczej było takie też emocjonalne. No, leciałem do tyłu i mnie tam ojciec Krzysztof, który nam błogosławił ślub, mnie tak podtrzymywał. Mhm. Ale tak, no to wszyscy to goście to zinterpretowali jako zdenerwowanie po prostu moje. Okej. To tak wyglądało, jako takie zdenerwowanie. Natomiast tam nie było tego, co w filmie. Natomiast było takie, no leciałem do tyłu. No. Ale nie upadałem. Bartku, bo ja rozumiem, że ty zachowujesz wstrzemięźliwość podobną do tej, jaką zachowałeś montując ten film. Ja przynajmniej odnosiłem takie wrażenie, że twoją intencją było nie naznaczanie, kto ma rację, kto nie ma racji, kto jest mądry, kto jest głupi, kto tutaj wariuje, a kto jest racjonalny, tylko jakby pokazanie dwóch postaw. Postaw, które mają ten intelektualny ładunek, tak? Bo ojciec bardzo logicznie potrafi wyjaśnić, dlaczego to wszystko jest idiotyzmem, w co wierzy Paweł. A z drugiej strony... No tak, w tym filmie jest, no, on to wyjaśnia. Natomiast z drugiej strony widać, że te wyjaśnienia no nie jakby... nie wystarczają do tego, żeby Pawłowi w pewnych sytuacjach pomóc. I zdradzę tu końcową scenę tego filmu, a właściwie ona jest pod koniec, to nie jest sam koniec, mianowicie dochodzimy do pewnego rodzaju pojednania. Przy czym to pojednanie nie jest na poziomie intelektualnym, tylko bardzo, bardzo emocjonalnym, prawda? Tam jest taka scena, nie będę podawał szczegółów, ale widać wyraźnie, i to właśnie w tej obserwacji, a nie w gadaniu,
obserwacji ich zachowania, że tych dwóch ludzi coś łączy i to łączy bardzo bliska więź rodzinna. I to moim zdaniem jest bardzo ładne w tym filmie, bo to pokazuje, że niezależnie od tego, że oni są jakby z dwóch różnych planet, tak, ten szalejący tutaj nad tymi, z tymi swoimi różnymi religijnymi uniesieniami, ten drugi kpiący z tego i będący takim no, szydercą, dość wulgarnie komentującym tę sytuację, i na tym poziomie tutaj za bardzo między nimi no, nie tylko nie może dojść do porozumienia, ale to wręcz jakby spotkał się ogień z wodą, to jednak na innym poziomie, tym takim emocji między człowiekiem a człowiekiem, dochodzi do czegoś, co widzimy, że oni się kochają, prawda? Jest coś takiego. Takie wrażenie na końcu tego filmu odniosłem. Co zresztą jakby w tym filmie występuje, ale na końcu jest taka już puenta, powiedziałbym, bardzo ładnie zrobiona, delikatnie, z daleka, ale no, wyraziście. To mi się, szczerze mówiąc, bardzo podobało z tego powodu, że sam próbuję rozumieć ludzi, którzy myślą inaczej. No, prawdopodobnie ja jestem bliższy myśleniu Andrzeja Rodana niż Pawła Rodana, prawda? Ale odnoszę wrażenie, że nie przeszkadza nam to w, na przykład w prowadzeniu tej rozmowy, prawda? W tym, że ja wysunąłem zaproszenie dla Pawła, a on je przyjął i sobie tutaj rozmawiamy, dotykając bardzo jego intymnych przeżyć. Ale ja powiem więcej, przepraszam, może Bartek chciał się odnieść do tego, ale ja powiem więcej, że Konrad, ty masz doświadczenie w takim razie pozareligijne, ale ja myślę, że ta scena, to tam jest Bóg, nie? Właśnie tam, nie w tych naszych przekomarzaniach, tylko w tym, że wreszcie znaleźliśmy porozumienie. Więc tak naprawdę myślę, że jesteśmy tacy sami, no nie? Na tym poziomie takim. Mówisz o ojcu i synu, ludzkim. Tak? W filmie. No mówię też o światopoglądzie twoim i moim, tak. No, chodzi mi o to, że jeżeli poczułeś tam poruszenie, no to ja myślę, że tam najbardziej jest to, o co mnie chodzi w wierze, czyli tam jest Bóg w tym, no. Bóg jest miło, jak tata to kpi z tego, że Bóg jest miłością, ale no tam jest ta miłość i o to chyba chodzi. Nie wiem, Bartek, bo jakby zabrałem tobie skomentowanie tej sceny, ale... No jeśli chcesz, Bartek, skomentować, to komentuj, bo ja chcę, ale to po tobie. Pierwsza rzecz jest taka, że ja uważam, że Paweł i Andrzej są tak naprawdę bardzo podobni, tylko są po dwóch różnych stronach barykady. I tak samo jak Paweł jest natrętny w tym nawracaniu, tak Andrzej jest natrętny, wiesz, w odwracaniu. Przecież te jego książki, to wszystko ma bardzo podobny ton do tego, jaki Paweł ma ton w nawracaniu, tylko innym językiem. A w filmie to, co się dzieje na końcu, to chyba na właśnie innym poziomie znajdują jakiś rodzaj porozumienia. Nie? I myślę, że to jest ważne w naszej rzeczywistości w ogóle. Nie? Bez względu na to, czy to jest rozmowa wierzącego, czy z niewierzącym, czy innych osób, które coś różni. Jeżeli jestem w stanie zobaczyć, że ktoś ma podobne problemy jak ja, wiesz, że kogoś coś tam boli podobnie jak mnie, no to wtedy łatwo się porozumieć. Nie? Tak to widzę. No właśnie, znaczy wydaje mi się i dlatego ten film jest na tyle frapujący, że postanowiłem poświęcić te blisko 2 godziny rozmowie, którą ty zainspirowałeś, czy obaj zainspirowaliście, że bardzo wyraźnie widać, że teoretycznie przynajmniej, a w tym wypadku praktycznie też, istnieje możliwość porozumienia ludzi o niesłychanie różnym sposobie myślenia. Oni oczywiście nie są różni we wszystkim, prawda? Jest coś takiego, że jeśli próbujemy znaleźć ten wspólny mianownik, to ten wspólny mianownik czasem po dłuższym poszukiwaniu jest do znalezienia, tylko że musimy poświęcić trochę pracy i być no, otwarci na pewnego rodzaju wrażliwość, tak? Że nie należy nikogo obrażać, należy zachować pewnego rodzaju no, wstrzemięźliwość w wystawianiu ocen, prawda? I nie wchodzeniu koniecznie na ten teren
gdzie będziemy ze sobą walczyć. Tak? Taki protokół rozbieżności należy przyjąć i położyć go sobie na boku, natomiast możemy razem wypić herbatę, zjeść kolację, bawić się jakimś filmem, pójść na mecz sportowy, nie wiem, zadbać o to, żeby wokół były trawniki ostrzyżone i tak dalej, i tak dalej. Tego wydaje mi się i dlatego ten film jest ważny i cenny. W Polsce trochę brakuje, znaczy nawet bardzo, że tutaj to takie myślenie wspólnotowe jest plemienne, to znaczy, że mamy ten świat tych ludzi, którzy wierzą jakby w całość przekazu jednej strony, tak? Takiej religijno-nacjonalistyczno-klerykalno jakieś tam, tak? I drugiej, która jest taka europejsko-liberalno-naukowo jakaś tam. I bardzo trudno jest jakby wybierać, no jakby to powiedzieć, takie fajne sprawy, które mogą nas połączyć, ponieważ już trzeba z dobrodziejstwem inwentarza jakby uwierzyć w całość tu albo w całość tu. A jak się chce być po środku, no to się tak siedzi między dwoma stołkami, tak? Albo jest się nazywanym symetrystą, albo jeszcze jakoś inaczej i generalnie rzecz biorąc ta postawa nie jest jakby akceptowana, chociaż myślę, że to jest coś, co bardzo wiele osób nosi w sobie, tak? Nosi w sercu, tak? Bardziej w sercu niż w rozumie. No, to takie, ja miałem refleksję na temat jakby tego filmu i muszę przyznać, że tak jak te rozmowy nazywają się na wspak, to mnie to szalenie zdziwiło, że telewizja, która jest niesłychanie propagandowa, niesłychanie jednostronna, niesłychanie politycznie ustawiona jak niemalże, a może bardziej niż w stanie wojennym, potrafi się zdobyć i tutaj ja oddaję, że tak powiem, honor tym, którzy tę decyzję podjęli, żeby taki film zamówić i się nie wykpić po drodze, że tak powiem, z tego, żeby to było jako film TVP. Oczywiście nie zmienia to mojego... Nie mówmy, że to jest film na zamówienie, nie? No bo to się idzie z pomysłem i oni decydują, czy biorą, czy nie biorą, więc to nie zgoda, tak, że oni nam zamówili ten film. Nie, z pomysłu. Nie umniejszam tak... twojego tutaj producenckiego, kreatywnego działania. Nie, chodzi mi o to, że jakby oni nie zamówili filmu, to nie jest na zlecenie film, tylko wiem. Odwrotnie. No, te na zlecenie zdaje się wychodzą dużo, dużo gorzej, więc nie chcę podawać tytułów. Chciałem powiedzieć, że cuda się zdarzają jednak. Więc tutaj chciałem powiedzieć, że twoja wiara w cuda tutaj znajduje takie potwierdzenie, aczkolwiek mam nadzieję, że to nie jest pocałunek śmierci ta nasza rozmowa i że ten film nie będzie leżał na półce jak wiele innych filmów TVP. No nie, on nie jest jednoznaczny, wiesz, także to wiesz... No, nie jest jednoznaczny, ale moje wrażenie jest takie, zobaczymy jak on będzie publicznie dostępny, jak widzowie będą mogli go zobaczyć, że jakby to powiedzieć, wydaje się, że postawa pana Andrzeja Rodana, jakbyśmy tak, jak przy skokach narciarskich albo przy jeździe figurowej na lodzie, tak, się stawia punkty, to chyba może mieć troszeczkę więcej tych punktów przez większą otwartość. Na przykład tam są sceny w tym filmie, gdzie Paweł Rodan pokazuje tych uzdrowionych albo tych charyzmatyków uzdrawiających, się okazuje, że Andrzej Rodan ma z nimi świetny ludzki kontakt. I w ogóle nie ma konfliktu, prawda? Że no on i, potrafi... No i, ale zobacz, tam jest Bóg właśnie. Nie, nie w tym, no, że ja go walę po głowie, tylko w tych kontaktach. Wiesz, właśnie pytanie jest takie, czy zawsze musimy tłumaczyć to przez obecność osoby trzeciej, tak? Czy bez kuratora... Ale oczywiście, możemy... że tak, bo zobacz, bo to, co chciałem powiedzieć w tej scenie przytulenia, bo Bóg jest doświadczeniem ponadreligijnym. Można być osobą niereligijną, a mieć doświadczenie miłości właśnie i to jest międzyludzkie doświadczenie, które pozwala nam, dokładnie, ale takiej miłości Bożej, nie? Nie takiej wykorzystującej, tak... No nie chcę teraz jakby brzmieć fanatycznie, ale chodzi mi o to, że Bóg jest doświadczeniem ponadreligijnym, nie? I wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Ja oglądając ten film też mówię, Boże, tata jest super w tym filmie, nie? W sensie, czemu ja go tak tłukę po tej głowie, nie? To ja jestem tym złym, w cudzysłowie, i tutaj masz rację. Natomiast pytanie, czy w moim tacie paradoksalnie nie działa też właśnie Duch Święty, nie? W sensie, że w każdym z nas działa, nie? I w tym sensie to jest doświadczenie ponadreligijne, uważam. I też jeszcze, jeżeli mogę na chwilę się odnieść
bo pewnie za chwilę będziesz miał ostatnie słowo, ale jeżeli mogę się odnieść do tego, co powiedziałeś, że jakby idiotyzmy, tak, że tata wypiera te moje idiotyzmy, no rzeczywiście to są też jego z jego słowa. Punktu widzenia. Ja tak, z jego punktu jego widzenia, języka. Tak, no oczywiście, aczkolwiek też mówisz, że ci jest bliżej do tego. To no też... jest, bo ja jestem racjonalny. Mam wrażenie, że bez Boga, jak ojciec obejmuje syna, to jest okej. No właśnie, Bóg i to jest pytanie, konieczny. Dobrze, że to powiedziałeś, że jesteś racjonalny. I teraz ja mam takie pytanie, czy dla ciebie wiara jest racjonalna? Raczej nie. Wiara jest kwestią jakby wyboru takiego właśnie opartego na czymś irracjonalnym. Nie ma no nic złego w tym, że ktoś coś wierzy, natomiast nie jest to ani dobre, ani złe. To jest jego wybór. No i zobacz. Złe jest wtedy, kiedy tak jak ty próbujesz ojca zmusić do tego, żeby uwierzył w te twoje teorie. Dokładnie. On dokładnie, ale jest... ja jestem wtedy niechrześcijański, rozumiesz? Ja zaprzeczam temu, w co wierzę, walę po głowie. Pojęcie chrześcijaństwa jest tak, że tak powiem, rozległe, że równie dobrze ja zaprzeczam temu, w co wierzę. Tylko jeszcze wróćmy do tej racjonalności. Kiedy gwałcą wróćmy do tej kobiety. Racjonalności. Co to jest racjonalność? To jest rozum, prawda? Jedyna różnica jest taka, że... Znaczy, pytanie, czy osoba wierząca też wierzy w rozum, czy nie? Jak myślisz? Myślę, że ulega pewnemu złudzeniu i w momencie, kiedy stawia taki cyniczny postulat jak Pascal, to wtedy jest racjonalna, ale to już jest na granicy, że tak powiem, ateizmu. Nie, ja ale myślę, teraz... że jedyną różnicą, poczekaj, tylko dokończę to zdanie i chcę polecić pewną debatę, bo tam pada to wyjaśnienie, że jedyną różnicą jest taką, że ty wierzysz w rozum, ale czy zadałeś sobie pytanie, kto ten rozum stworzył, nie? I po prostu ja tak samo wierzę w rozum jak ty, tylko ja uważam, że rozum jest dany od Boga i to jest jedyna różnica między mną. No tak, ale to jest dyskusja taka, czy wierzymy w ten czajniczek, który lata po tej stronie Księżyca, do której nie mamy dostępu i możemy przyjąć, że ten czajniczek powinien być obiektem kultu, więc kwestia wiary... Nie, no jest kwestią... jakby wiesz, wiara i rozum. I ja polecam taką debatę, jest taka debata wierzący kontra ateista, czy wiara w Boga jest racjonalna. Nie, ale nic złego w tym nie ma, tylko że nie jest racjonalna, nie może być racjonalna ex definitione. Po prostu... No to, to polecam obejrzeć tą debatę, bo tam tak jak są pewne argumenty, które mówią, że jest racjonalna. Nie, nie, tak, tak jak daltonista nie może się wypowiadać o kolorach. Nie ma nic złego w byciu daltonistą, bo mają prawo istnieć, natomiast nie bardzo mogą mówić o kolorach. Ja chciałem teraz szybciutko jeszcze... polecam tą debatę. Poprosić o ostatni trailer, bo mówiłeś o tej miłości chrześcijańskiej i tak dalej. Ja akurat miałem przyjemność zrobić z księdzem Ksawerym Knocem film, który nazywał się I Bóg stworzył seks. I chciałem, żebyśmy na chwilę o tej miłości, która tam występuje w tym filmie, zarówno tej takiej bardziej agape, tej duchowej, jak i tej fizycznej. Michale, puśćmy ten trailer, bo chciałem, żeby nasi goście to skomentowali. Dopiero kilka dobrych lat po ślubie przeczytałem, że kobieta dopiero się musi nauczyć orgazmu. Szacunek dla ludzkiej fizjologii oznacza uznanie funkcyjności, celowości różnych części ciała człowieka. Ja jeszcze oczywiście, jak ten seks był taki nieosiągalny, nie? No to bardzo go pragnęłam. Właściwy akt seksualny odbywa się tylko poprzez wniknięcie męskiego członka do narządów rodnych kobiety i wytrys pochwy. Janek mówił, zawsze ta pozycja po Bożemu. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan Bóg stworzył człowieka, stworzył usta, no ale tak samo stworzył penisa. Gdybym wcześniej wiedział, że pewne pieszczoty są dozwolone, nie uważałbym ją za wielką grzesznicę. Najnowszy dokument produkcji HBO. Ja mówię o seksie otwarcie, bez sztuczności czy owijania w bawełnę. I Bóg stworzył seks. W HBO. No właśnie, jak rozumiem, panowie widzieli ten film, czy tylko znacie trailer? Ja widziałem, ale dość dawno, przyznam szczerze, teraz sobie nie odświeżyłem. Bo dlaczego chciałem, żebyśmy na to spojrzeli? Tutaj mamy do czynienia z grupą ludzi prowadzonych przez katolickiego duchownego, grupą ludzi, którzy mają problemy w zakresie życia seksualnego. I pomaga w tych problemach właśnie ten ksiądz. I no, trudno mi opisywać tak do końca własny film, ale tak najkrócej rzecz biorąc, to jest troszkę tak, jak
z socjalizmem na przykład, że socjalizm dzielnie zwalczał te wszystkie problemy, które sam stworzył. Tak jak teraz zresztą obecne władze walczą z inflacją, do której same doprowadziły, prawda? Trochę tak jest w tym filmie, że okazuje się, że te problemy w pożyciu seksualnym, które mają owieczki ojca Xawerego, zrodziły się z pozostawania w zależności od tych nauk kościelnych dotyczących pożycia seksualnego. Więc chciałem szybciutko na koniec, bo to jest też taka sfera, której za bardzo w filmie Bartka i twoim, tym poprzednim, nie dotknęliśmy. Mianowicie, na ile można w ogóle o tych sprawach mówić i gdzie jest duchowość, jak ma się duchowość do pożycia właśnie walkowianego. Paweł, chcesz powiedzieć? Nie, ja się chyba już nagadałem i zdominowałem ten program, więc śmiało. Czyli jakby dwa pytania zadałeś. Jedno, na ile o tych sprawach w ogóle można mówić, tak? A drugie, na ile to się łączy z duchowością? No na ile o tych sprawach można mówić? No to nie wiem, czy to jest pytanie do kogokolwiek z nas. No to na tyle, na ile ja czuję, że mogę coś odsłonić o sobie, no to mogę mówić z tymi, wiesz, przed którymi mogę coś odsłonić. Więc tylko tyle ci o tym powiem. Natomiast czy to jest związane z duchowością? Wiesz co, no to jest pytanie, czy człowiek jest duchowy. Nie? Jeśli nie, no to nie. Jeśli tak, to na pewno tak. No bo jeżeli mam w sobie jakąś część duchową, no to pewnie to ciało jest jakąś częścią z tym połączona. Takie mi dwie odpowiedzi przychodzą do głowy. Nie? Tak, tak, ale mnie chodziło po prostu o to, jako że tutaj mieliśmy do czynienia jakby z dwiema postawami. Jedna taka bardzo jakby liberalna, otwarta Andrzeja Rodana i druga taka bardziej, powiedziałbym, ułożona zgodnie z kościelnymi regułami. Ale mimo, że Andrzej Rodan tam takie wpuszczał drobne informacje, że tutaj to można różne rzeczy robić, a Paweł się gdzieś tam przyznawał do tego, że kiedyś grzeszył, prawda? A chyba na już nie pamiętam, który z tych filmów, no to właśnie, czy uważacie, że owieczki ojca Xawerego to są znowu, tak jak Paweł uznał, że niepotrzebnie, zbyt nachalnie tę wiarę szerzył, tak? Tutaj się do tego przyznał. Czy tam jakby powinni tak postępować, a potem się z tego leczyć, czy to w ogóle nie należy w to wchodzić, bo to same kłopoty z tego powstają? Okay. No wiesz, myślę, że to jest pytanie o to, czy ludzie, którzy są religijni w kontekście katolickim, mogą być przez to jakoś ograniczeni w swojej seksualności. I myślę, że tak, że tak może być. Nie tylko w religii katolickiej. Myślę, że religijność, która zakłada na nas różne prawa, może sprawić, że odcinamy się od tego, co w nas jest człowiecze. Nie mówię, że tak musi być, ale tak może być. Czy potem warto to leczyć? Warto to leczyć. Po prostu. Nie? Więc tak myślę. Wiesz, ja ten film twój obejrzałem, ja go lubię. Myślę, że to jest ważny temat, choć mam ci za złe jedną wypowiedź. Bo myślę, no słucham, ale ja tam żadnej wypowiedzi swojej nie zamieściłem. Tak, ale wiesz, była tam jedna taka wypowiedź pod koniec filmu, gdzie jedna z kobiet mówi, że ten ksiądz Knoc, wiesz, ja go jakoś nie kojarzę dobrze, ale gdzieś tam słyszałem coś o nim, bo tam książkę jakąś kiedyś napisał, nie? Było głośno o tym. No, kilka książek. Że ten Knoc ma jakąś tajemnicę, ale głupio mi o niej mówić, ta kobieta mówi, a ty wkładasz wypowiedź wtedy Knoca, który mówi do niej, gdy stoją tam przed jakąś salą, do tej właśnie kobiety, mówi: tydzień tutaj, seks na maksa. No i wiesz, no moim zdaniem to widz może zinterpretować, wiesz, jako że to jest ta jego tajemnica. No nie, słuchaj, to już wpisujesz chyba własne jakieś tam marzenia w tej sprawie, bo ten seks na maksa to on powtarza wielokrotnie i on po prostu robi rekolekcje seksualne i on to robi właściwie. No tak, ale to w każdej wypowiedzi jest jego stwierdzenie, mnie interesuje tylko seks. Także to jest akurat trafne, bo trudno znaleźć jego wypowiedź, w której nie byłoby apoteozy seksu i tego. Nie, ale chodzi o tą zlepkę, bo ja miałem podobne odczucie, że czasami tak chcesz sensacyjnie coś zmontować i nawet stawienie tego fragmentu o tajemnicy, nie mówiąc jaka ta tajemnica, no tak insynuuje, że on tam też ten seks robi, wiesz,
To, ale tak samo w tej walce z szatanem ja miałem takie poczucie, że na końcu te interpretacje psychologiczne też są takie... Ale nie moje, to przecież był ksiądz, który interpretował, także tutaj absolutnie... No nie twoje, tylko jakieś takie nie są... Nie przyznaję się do tego. No to ksiądz, no to chwała za to, że ksiądz, tylko to jest zderzone z tymi ludźmi. Jakoś takie miałem poczucie niefajnego potraktowania tych ludzi, ale to tak między nami, no nie? Że to gdzieś tam nie było to do końca uczciwe. Pewnie? Nie, ale to jest konkretne pytanie, Konrad, bo wiesz, ja tego księdza nie znam, Knoca, ja nie wiem, czy on jest fajny, czy niefajny. Tylko bardzo pytanie, sympatyczny duchowny. Czy ty użyłeś tę wypowiedź w tym celu, żeby było goręcej przed kamerą dla widzów? Nie, to jest pewna prawda, ponieważ ksiądz Ksawery generalnie, co już przed chwilą powiedziałem, bardzo często mówi o seksie i właściwie żartobliwie mówi, że nic innego go nie interesuje. Panowie, dobrze, ja tylko weszliśmy jeszcze, na ja dość jeszcze, niski grunt, a musimy powoli kończyć. Tylko ja powiem jeszcze a propos tych seksu i nakazów, że to są często drogowskazy, a nie nakazy. I tak jak mamy zwolnij prędkość do 80 albo 60, albo zatrzymaj się przy znaku stop, to jest po to, żeby człowiek był szczęśliwy. Jest bardzo fajna konferencja ojca Szustaka o zaręczynach, a nie, o pierścionku, gdzie on mówi, że na przykład współżycie przed ślubem powoduje to, że jakby małżeństwa się rozstają później. No, znaczy, współżycie po ślubie nie, dużo częściej do tego prowadzi. No, wiesz co, różnie to bywa. Chodzi o to, chodzi tam o takie interpretacje, taki fragment z Biblii, gdzie Egipcjanie uciskali łona jednej z Starego Testamentu i potem Bóg wprowadził ich nienawiść do niej i jej do nich, że takie nieuporządkowane jakby relacje seksualne, egoistyczne mogą prowadzić do nienawiści tych osób do siebie nawzajem. I tak naprawdę to nie chodzi o to, że będziemy potępieni, będziemy się smażyć w piekle, tylko o to, że nam... Kościół próbuje dać jakiś drogowskaz na to, jak ułożyć sobie życie. Nie? I możemy tego posłuchać, a możemy nie posłuchać i przejechać na tym stopie. I potem się okaże, że mamy wypadek. Nie? A możemy też nie mieć wypadku. Różnie bywa. Prawda? Dobrze. No więc z tym chciałem zakończyć ten wątek seksualności. Chciałem wam serdecznie podziękować. Ja widzę, że jak zwykle, kiedy dotknąłem tej struny, to tam, gdzie wchodzi sprawa wiary i seksu, a właściwie kościelnych przykazań seksu, drogowskazów. Pewne, no to nie są drogowskazy, to są bardzo jasne, precyzyjne reguły. Ja byłem na tych rekolekcjach, to wiem dokładnie, że tam nawet jest mowa o tym, ile centymetrów w lewo lub w prawo, więc bym się upierał, że to jest jak kodeks to jest przesada, drogowy, nakazy i zakazy obciążone mandatami. Także tutaj ja mam głęboką wiedzę wynikającą z mojego doświadczenia dokumentacyjnego. Jeśli tak jest, nie wiem, czy tak jest. No, byłem tam, co nawet w tym filmie jest pokazane. Zachęcam jeszcze raz, żeby go obejrzeć. Bardzo panom dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli się spotkać. Być może znowu jakieś kontrowersje nas podzielą, ale summa summarum sądzę, że gdzieś tam jest jakiś wspólny mianownik. To co? Do następnego razu. Dokładnie. Dzięki Konrad za zaproszenie. Dzięki właśnie. Wszystkiego dobrego też i z Bogiem. Reset obywatelski.